Szanowni Państwo, zapraszam do zajmowania miejsc. Będziemy już zaczynać z drobnym opóźnieniem. Dziękuję bardzo, że zechcieli Państwo poświęcić wolny, niedzielny czas na to, żeby spotkać się tutaj i porozmawiać w tej, wydaje mi się, bardzo istotnej dla wszystkich nas kwestii edukacji tanecznej. Serdecznie witam przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, naszych panelistów, naszych gości. I mam nadzieję, że będzie to czas bardzo owocnych, merytorycznych rozmów, który zakończy się wnioskami pozwalającymi na lepszą współpracę w przyszłości wszystkich podmiotów, które są zaangażowane w tę problematykę. Szanowni Państwo, przyłączam się oczywiście do bardzo gorących powitań. Myślę, że taka niedziela, taka pogoda sprzyja także refleksji, więc mam nadzieję, że dzięki temu spotkaniu i dzięki temu, że Państwo tak licznie przyjęli nasze zaproszenie, rzeczywiście te dwa dni posłużą temu, aby wymienić się przede wszystkim tutaj swoim spojrzeniem, swoimi doświadczeniami na edukację taneczną w Polsce. Dodam tylko tyle, że bardzo się cieszę, że od czasu pierwszego kongresu tańca odbyło się już tyle różnych roboczych spotkań, narad, wymiany uwag i dyskusji. Cieszę się, że tak dzisiejsza wpisuje się w ten nurt wymiany doświadczeń. Mam nadzieję, że po tych dwóch dniach nie tylko wzbogacimy swoją wiedzę, ale przede wszystkim uda nam się wypracować kilka nowoczesnych rozwiązań w zakresie edukacji tanecznej. Zachęcamy Państwa bardzo gorąco do bardzo aktywnego udziału w naszej konferencji. Ja dziękuję już na początku współpracownikom z Departamentu Tańca za przygotowanie tej konferencji i teraz oddajemy już głos zaproszonym gościom. I jeszcze tylko chciałam wspomnieć, że mamy również gości z francuskiego Ministerstwa Kultury oraz z Danswiss, naszego partnera szwajcarskiego, którzy będą nam służyć jako obserwatorzy i wspomagać swoim doświadczeniem w tej dziedzinie. Także serdecznie również ich witamy. Dziękuję bardzo. I bardzo proszę pana dyrektora Jędrzejca o rozpoczęcie pierwszego panelu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście sprawa jest o tyle ważna, że widać to po tej sali. Dla nas wszystkich ważna, że jesteście tutaj dzisiaj z nami i dla nas też, bo jak widać po składzie, jest wszystkie instytucje odpowiadające za edukację w szkolnictwie artystycznym mamy przy jednym stole, czyli jesteśmy gotowi na rozmowę, a czas rzeczywiście jest dobry, bardzo dobry nawet, bo ta konferencja, choć nieplanowana wspólnie, bardzo dobrze wpisuje się w założenia takiej kampanii, którą przeprowadzamy, związaną ze zmianami w szkolnictwie artystycznym. Proszę Państwa, zmiany w szkolnictwie artystycznym właśnie się jakby rozpoczęły się w marcu, takie strukturalno-legislacyjne. A jak wiecie, jednym z elementów formalnej edukacji jest szkolnictwo baletowe. Jest 5 szkół w Polsce, które uczą tańca i są to szkoły 4 państwowe, państwowe ministra kultury, które minister nadzoruje, jedna szkoła, która jest finansowana przez samorząd, jest to szkoła w Bytomiu. Te zmiany dotyczą też szkolnictwa artystycznego, tanecznego, choć oczywiście w skali szkolnictwa artystycznego jest to najmniejszy element. Proszę Państwa, ja powiem w skrócie, do czego zmierzamy. Przynajmniej w założeniach, bo to, co Państwo zobaczycie i o czym będę dzisiaj mówił, to są założenia do zmian legislacyjnych i wymusza na nas te zmiany przede wszystkim prawo, no ale też jest wreszcie taka dobra wola wśród polityków i chyba jak widać po tej konferencji, społeczna też dobra wola i takie wsparcie. I ta dzisiejsza konferencja, mam nadzieję, że będzie takim efektem wspierającym te nasze zmiany formalno-prawne. Dlaczego musimy coś zmieniać? Bo to jest takie pytanie najtrudniejsze, które kierujemy do środowiska oczywiście.
Dla nas jest to reforma obniżająca wiek realizacji obowiązku szkolnego, która jest już faktem. Coraz młodsze dzieci mogą wejść do szkoły i tutaj jest problem prawny w wypadku szkół baletowych do rozwiązania. Zmieniający się świat i technologie uczenia, oczekiwania środowisk i rynku pracy i dzisiaj jesteśmy właśnie świadkami takiej rozmowy, bo właśnie tak to rozumiemy, że te dzisiejsze rozmowy i jutrzejsze przyniosą nam materiał, który pozwoli budować w ramach struktur prawnych, czyli rozporządzeń ministra kultury w sprawie ramowych planów nauczania i podstaw programowych, takie zmiany jak nie tylko szkoły, ale i środowisko rozumie za ważne. I zmiana definicji podstawy programowej to jest wymóg jakby już czysto legislacyjny, ustawa o edukacji plus krajowe ramy kwalifikacji zmieniają filozofię dokumentów, pisania dokumentów prawnych, właśnie tych, jak podstawa programowa, czyli tych szczegółowych dokumentów, według których realizuje się później edukację. To nie jest tak, że myśmy zaczynamy to teraz, w marcu. Te rozmowy trwały, nie zawsze był na to dobry czas, bo albo wybory, albo inne wybory, albo różne inne ruchy. Nie każde środowisko jest chętne, a podstawy prawne przygotowujemy dla całego szkolnictwa artystycznego, dla wszystkich jego dziedzin. I szkolnictwo baletowe i jego szkoły przygotowały taki projekt już 2 lata temu. Były takie pierwsze rozmowy, ile dobrze pamiętam, panie dyrektorze, i musiały poczekać, bo najtrudniejsze rozmowy, jak państwo pewnie rozumiecie, są w obszarze szkolnictwa muzycznego. To jest jednak największy obszar kształcenia. Tutaj jest największa liczba szkół i żebyście zdali sobie sprawę z pewnych kłopotów, które wynikają w edukacji artystycznej, to te podstawowe są oto takie, że szkolnictwo artystyczne funkcjonuje w państwie jako wbrew systemowi edukacji. Minister edukacji nie ma żadnej szkoły. Nie podlega minister Szumilas żadna szkoła. Wszystkie szkoły są w samorządach, finansowane przez samorządy, nadzorowane merytorycznie przez kuratorów, natomiast nie podlegają fizycznie ministrowi. Szkoły artystyczne fizycznie, wszystkie państwowe, podlegają ministrowi kultury. Do tego stopnia, że największym naszym problemem do niedawna były podwyżki płac dla pracowników administracji w szkołach. To taka proza życia, że okazuje się, że to są pracownicy ministra kultury. Pani sprzątaczka, pani księgowa i to pokazuje, że skoro administracja państwowa nie ma podwyżek płac, to i ci ludzie, którzy wcale takich dobrych pensji nie mają, też nie mieli. To pokazuje, po co o tym mówię. Mówię o tym, że to jest pewien kłopot formalno-prawny, bo na przykład urlopy dla dyrektorów szkół podpisuje minister też. To są takie zależności, które już nie funkcjonują w tym państwie. Ma to swoją oczywiście dobrą stronę też, że dyrektorzy tych szkół właśnie w takiej strukturze prawnej mają bardzo dużą samodzielność w realizowaniu w obszarze prawa swoich programów i prowadzenia swoich szkół. W tej strukturze jest też drugi bardzo duży plus. Mamy pełną linię kształcenia, pełną taką, jeśli możemy ją określić jako linię, czyli od dzieci po uczelnie wyższe. Tego też nie ma w żadnym resorcie. Mamy rozdzielone to w resortach dwóch, oświata i szkolnictwo wyższe. Tutaj, w szkolnictwie artystycznym, jest to w jednym ciągu kształcenia. Choć jeszcze większą samodzielność mają uczelnie, przede wszystkim w budowaniu programów merytorycznych. Po ustawie z 2011 ta samodzielność już jest naprawdę bardzo duża i mam nadzieję, że w obszarze właśnie tym, o którym dzisiaj będziemy jutro mówić, a szczególnie dzisiaj po południu, czyli w szkolnictwa wyższego, pojawią się wreszcie rozwiązania, które będą dotyczyły tańca. Jakie to są te priorytety tych zmian?
to właśnie wspomniana przed chwilą, w 2014 kończy się data, do której musimy dostosować nowelizację dokumentów. Ale najważniejsze założenia tych zmian, to ja bym podkreślił tutaj elastyczność, którą chcemy zaproponować szkołom. Szczególnie w zakresie planowych, ramowych planów nauczania i większej autonomii. Pod jednym warunkiem. Z pełną odpowiedzialnością za te zmiany. Tak chcemy doprowadzić, żeby rzeczywiście dyrektorzy decydowali o jednak największym obszarze, czyli w ramówkach, w których są zapisane godziny. Wszyscy ci, którzy przeszli przez edukację, wiedzą, że tu z tymi godzinami jest bardzo trudno, jest nadmierna ich ilość, kształcenie jest przepełnione godzinami ważnymi, jak niektórzy twierdzą, nieważnymi. Myślę, że to czas najwyższy, żeby nie tylko względy formalno-prawne dotyczyły tego, ale też właśnie, żeby wpływ na to mieli dyrektorzy. Znaczy oni wiedzą tak naprawdę, z kim pracują, czyli jaki mają zespół, jaki mogliby realizować program i do tego będą mieli takie, tak sobie wyobrażamy, narzędzia, żeby wypełnić je treścią. Nie chcemy mieć wpływu dosłownego, bo to państwo centralistyczne, jakim przedstawiłem wam strukturę, której funkcjonujemy, no nie ma sensu w obszarze szkolnictwa artystycznego. Minister nie powinien decydować o tym, kogo dyrektor zatrudnia jako nauczyciela, bo nie będzie brał za jakość pracy w tej szkole odpowiedzialności, tylko dyrektor bierze za to odpowiedzialność. Spójność systemu od początku do końca to jest to, o czym zacząłem mówić, czyli próbowanie połączenia tego rzeczywiście jako system i uzmysłowienia szczególnie szkolnictwu wyższemu, że też jest w ciągu tego kształcenia bardzo ważnym elementem. No, system wspierania i wdrażania to jest po naszej stronie i tutaj będą zmiany też w nadzorze pedagogicznym, które przewidujemy. Trzy filary zmian, na których opieramy, to elastyczność, o której mówiłem, dopasowanie do rynku pracy i spójność z krajowymi ramami kwalifikacji. To jest taki termin, jeśli państwo nie zetknęli się jeszcze, to ja w skrócie powiem, takim filozoficznym skrócie, ten dokument powinien zmienić nam szkolnictwo w ogóle powszechne. Naszego to może troszkę mniej dotyczy, bo filozofia ram kwalifikacji dotyczy absolwentów. Tego nieważne staje się to, co uczymy, tylko ważne, jak tego nauczyliśmy. Znaczy to, czego nasi absolwenci, jakie kompetencje, jaką wiedzę, jakie umiejętności mają. W szkolnictwie artystycznym jest to dosyć logiczne, zawsze tak było, że nieważne jak go uczyłeś, ważne czego go nauczyłeś, jak co on umie. Ale do tego są potrzebne dwie strony. I wszyscy wiemy, że to nie jest takie proste, że się to nie przekłada tylko na umiejętności nauczyciela, ale też musi się przekładać na pasję i chęć pracy ucznia czy studenta. Jeśli tych dwóch stron nie ma i nie ma między nimi chemii w postaci pasji, to z tego nic nie ma. I jeśli na to receptur prawnych nie ma, nie było i nie będzie. Więc dlatego mówię, że to zawsze właściwie ten system obowiązywał w szkolnictwie artystycznym. Teraz się tylko mówi w szkolnictwie powszechnym i wyższym o tych odkryciach jako o czymś zupełnie nowym. Nowa jakość kształcenia artystycznego, młodsze dzieci w szkołach artystycznych i tutaj będzie formalno-prawny problem w szkolnictwie baletowym. Muzykowanie zespołowe to dotyczy szkół muzycznych. Jakie z naszej strony należy się spodziewać przygotowań i wsparcia, to właśnie z wsparciem powinno być przy tych założeniach z elastycznością, nadzór pedagogiczny.
traktujemy to bardzo poważnie. Chcemy, żeby ten nadzór to nie tylko był policjantem, ale takim dobrym policjantem i wychowawcą i doradcą przede wszystkim. Szczególnie w tym pierwszym okresie, gdzie będzie to wymagało pomocy. Proszę Państwa, środowisko od razu przewiduje kłopoty, patologie. Wiemy, że będą. Natomiast przy tej trudno sobie odmówić takiej pokusy, żeby wreszcie zrealizować takie zadanie, jak właśnie elastyczność, oddanie jakby jak najbardziej w dół, czyli dyrektorom i społecznościom szkół, programowania szkół. W końcu kto powinien wiedzieć najlepiej, jak uczyć. I rozbudowany system wsparcia. I tutaj się pojawia taka nowa grupa w obszarze szkolnictwa artystycznego, której do tej pory nie było. Ona docelowo będzie tworzona przez pewnie parę lat. To doradcy metodyczni, to ludzie, którzy będą uczestniczą, to liderzy, nauczyciele, którzy są już w szkołach, którym zaproponujemy, żeby w ramach pracy właśnie w strukturze szkolnictwa artystycznego byli też doradcami metodycznymi i funkcjonowali w społeczności bardzo właśnie lokalnej. To znaczy, że nie będzie to grupa, która jest gdzieś tylko w Warszawie, ale żeby to byli nauczyciele w konkretnych szkołach, którzy będą mogli pomóc w rozwiązywaniu problemu na przykład młodszym ludziom. Nadzór pedagogiczny, jego zmiany, skąd one wynikają? Coraz więcej zadań, które stawiamy przed nadzorem, coraz wyższe oczekiwania, no i właśnie wdrażane nowe rozporządzenia. Natomiast struktura organizacyjna w tym obszarze niezmieniona jest od szeregu lat. Wiemy też z doświadczeń, z rozmów, które tutaj prowadzimy, że najlepszymi wizytatorami są byli dyrektorzy szkół albo liderzy właśnie, tacy liderzy, o których wcześniej mówiłem, czyli ludzie, którzy wyszli z systemu edukacji, bo wiedzą, na jakie słabe i mocne strony można liczyć, gdzie należy szukać właśnie rzeczonych patologii, a gdzie można jakby wesprzeć. Co zatem powinno ulec zmianie? Zmiana struktury Centrum Edukacji Artystycznej w tym obszarze, zmiana regulaminu organizacyjnego i wizytatorzy CA, podobnie jak dyrektorzy szkół, no ale też urzędnicy, tak jak ja i wszyscy, którzy pracują w Departamencie Szkolnictwa, podlegają okresowej ocenie pracy. Tutaj tego nie było do tej pory i chcielibyśmy taką wprowadzić okresową ocenę pracy dla nadzoru, dla czystości systemu. Przecież to prosta sprawa. Jeśli dyrektor jest co 5 lat wybierany i też chcemy wprowadzić czysty system, że nie ma jak najmniejszej liczby, jest przedłużanie. Wszyscy powinni stanąć do konkursu, bo nikomu to nie zaszkodziło. W wypadku szkolnictwa wyższego jest to reguła. Choć są tylko 2 kadencje, za każdym razem rektor, nawet jeśli kandyduje drugi raz, jest tylko jeden, staje do konkursu i poddaje się procedurom wyborczym. Nie wyobrażamy sobie, dlaczego ten system miałby inaczej obowiązywać tutaj. Kluczowe kwestie szkolnictwa muzycznego, to ja to pominę, ale podkreślam tą jeszcze elastyczność rozwiązań. To jest bardzo ważne w tych ramówkach, o których mówię jeszcze. Korzyści dla dyrektorów szkół to ta autonomia, którą chcemy zapewnić. Większe możliwości w zakresie dysponowania godzinami i przede wszystkim w możliwości pracy z najzdolniejszymi uczniami. Lepsze możliwości logistycznego organizacji zajęć w szkołach i przydzielania zajęć nauczycielom zgodnie z ich preferencjami, możliwościami. No, dyrektor wie najlepiej, z kim pracuje i tak sobie to wyobrażam, że w tym podziale. Jakie są ryzyka tych zmian? One częściowo tutaj wymienione dotyczą szkolnictwa muzycznego, ale też wszystkich ogólnie. Proszę Państwa, to wiemy. Ja się skupię na jednej. Opór środowiska to jest to, czego my się najbardziej obawiamy, bo wszyscy wiemy, że wszyscy niechętnie
uczestniczymy w zmianach i to jest socjotechnika, po co zmieniać, jak jest tak dobrze. A ja niestety muszę powiedzieć głośno, skoro jest tak dobrze, to dlaczego nasi uczniowie wyjeżdżają za granicę, a ja nie znajduję w polskich szkołach artystycznych wyższych i średnich młodzieży przyjeżdżającej, ucząc się tutaj. Jeśli jest to taki szlak w wypadku szkół muzycznych wyższych i przyjeżdżają tu grupy Chińczyków, to rzeczywiście jest to element w podróży, przystanek. Oni docelowo i tak planują, że kończy się ich ta podróż w Londynie albo w Stanach Zjednoczonych, więc nie mówmy, że jest tak dobrze, bo to było tak dobrze, można powiedzieć. Natomiast nigdy nie jest tak dobrze, żeby się nie dało poprawić na jeszcze lepiej. I wychodząc z taką filozofią, wiemy, że w tym wypadku też obowiązuje taka triada sukcesu, której ważny jest bardzo uczeń. Ale ważny jest też jego nauczyciel, który w tej parze, jak mówiłem, już można wykuć tylko sukces, ale jeszcze ważniejszym trzecim elementem jest rodzic, którego tak naprawdę zapominamy w pewnym momencie, ale to on przyprowadza nam dziecko do szkoły i on je zabiera ze szkoły, jeśli mu się nie podoba. A trzeba z nimi pracować, z tą trójką, tak, żeby sobie szczególnie ten ostatni rodzic uświadomił, jakich kompetencji nabywa jego dziecko. I to, te kompetencje dotyczą całego szkolnictwa artystycznego. W części oczywiście jest tutaj też, większość tych elementów w tańcu jest potwierdzana. Dobra organizacja własnego czasu pracy i wypoczynku, ale pasja w pracy, kreatywność w pracy, systematyczność w pracy. Bez tych cech nie ma dobrej edukacji artystycznej, edukacji tanecznej w dwójnasób. Umiejętność słuchania, obserwacji pracy w innych, praca w zespole, to, proszę Państwa, ramowe plany nauczania w Ministerstwie Edukacji wnoszą taki element do szkół, którego do tej pory nie było. U nas jest on, właściwie funkcjonuje od zawsze. Mogliby się na nas uczyć. Dlatego też budując kompetencje i mówiąc o tych kompetencjach naszych absolwentów, jest to szalenie ważne, bo naprawdę dla rozwoju kapitału społecznego są to kluczowe. Kim człowiek ten na końcu nie będzie, uprawiając jakikolwiek zawód, te kompetencje w rozwoju kapitału społecznego są kluczowe. Kreatywność, praca w zespole, umiejętność systematycznej pracy, właściwie bez tych cech nie masz w żadnej dyscyplinie rozwoju. W dyscyplinach artystycznych jest to oczywiście kluczowe. Szkoły baletowe w tym obszarze, jakie widzimy zmiany, chcemy doprowadzić do takiego stanu, żeby myślenie o tańcu klasycznym było myśleniem o podstawach. Tak jest też w myśleniu w muzyce. Pewne podstawy są niezbędne, natomiast chcemy, żeby taniec współczesny był jednym z ważnych elementów kształcenia i docelowo właśnie przy budowaniu tej elastyczności to szkoły, żeby decydowały o swoim profilu w zależności od ludzi, ich kompetencji, których mają w dyspozycji. My wiemy, że szkoły już dzisiaj próbują, otwierają się, zapraszają, tylko sama definicja tańca współczesnego jest trudna w określeniu, bo co on znaczy dzisiaj, to pewnie parę z was to powie, ale co będzie znaczyło jutro, a my budując pewną strukturę, musimy zakładać myślenie w kategoriach, proszę Państwa, no przynajmniej 10, jak nie 20 lat. Zmiany legislacyjne nie robi się na najbliższe 5 lat, bo to jest tylko jedna grupa, która wejdzie i wyjdzie ze szkoły. Natomiast robi się je w kategoriach dłuższych i bardzo ważne, tak to oceniam, naprawdę, proszę mi wierzyć, jest ta rozmowa i dyskusja na tej dzisiejszej konferencji właśnie po to, żebyśmy nie mówili o dzisiaj. I ja bym was wszystkich zachęcał do tego,
nie mówmy o tym, co jest, mówmy o tym, co ma być. Bo jak się skupimy na tym, co jest, to zostaniemy, po prostu podsumujemy sobie tylko czas. Zmiany, o których mówiłem, to już wymieniałem: elastyczne, ramowe plany nauczania, nowe specjalności w szkolnictwie muzycznym, baletowym i nowe specjalności, ale też wsparcie po naszej stronie. Infrastruktura szkół, programy ministra skierowane bezpośrednio do szkół i też do ich takiej drugiej nogi. Wszystkie szkoły artystyczne mają dwie nogi. Jedna, na których bardzo mocno stoi, to jest dydaktyka, ale ta druga to jest działalność artystyczna. Bez tej drugiej nogi nie ma jakby myślenia wprowadzenia w zawód. W wypadku szkół baletowych jest to czynne uczestnictwo w życiu artystycznym. Te nasze dzieci tańczą fizycznie na scenie, ale nie tylko te, bo i w szkolnictwie muzycznym i plastycznym uczestniczą, więc trudno nie zauważać, że częścią tej dydaktyki jest działalność artystyczna. Ustawa o prowadzeniu działalności kulturalnej nie przewiduje finansowania szkół w tym obszarze, dlatego też wymyśliliśmy na razie, może za słabo finansowany, bo to na pewno zawsze jest za mało pieniędzy, ale taki program ministra, który wspiera szkoły artystyczne i instytucje, które prowadzą kursy i działalność edukacyjną w obszarze szkolnictwa artystycznego, pozwalająca wspierać właśnie taką działalność. No i doradcy metodyczni, o których mówiły. Jakie przepisy ulegną zmianie? To jest szereg przepisów. Przy poprzednich zmianach dowiedzieliśmy się, żeby rzeczywiście gruntownie wymienić myślenie, to jest 11 dokumentów legislacyjnych, czyli 11 rozporządzeń. W tym wypadku będą to rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Część z nich już ulega zmianie. Ja powiem o tych, które nas czekają tak naprawdę. Już mówiłem, prawnie jesteśmy zobligowani do zmian podstaw programowych i deadline dla tych dokumentów to jest marzec 2014. To samo dotyczy ramowych planów, te dwa dokumenty idą z sobą w parze. Inne rozporządzenia to są rozporządzenia wynikające z tych zmian, więc druki, bo to są świadectwa szkolne, system oceniania, system kwalifikacji nauczycieli, ludzi, którzy mogą uczyć w szkołach, nazwy i typy szkół, to wszystko musi ulec zmianie. Jakie plany w zakresie przygotowania i wdrożenia tych zmian? Tak naprawdę docelowo chcemy przeprowadzić i to już się stało. Przez półtora miesiąca jeździliśmy po Polsce, odbyliśmy spotkanie z wszystkimi dyrektorami szkół pierwszego i drugiego stopnia. Właśnie w ubiegłym tygodniu odbyło się ostatnie spotkanie w Łodzi i to była ta część prezentacyjna, to co dzisiaj w skrócie zaprezentowałem Państwu. To była taka prezentacja założeń do tych zmian. Natomiast pracuje zespół powołany przez ministra, w którego skład wchodzą podstawowe organizacyjne struktury, czyli Ministerstwo Kultury, Departament, CEA i CENSA. I do tego zespołu dopraszamy ekspertów z poszczególnych dziedzin z obszaru szkolnictwa wyższego, pierwszego stopnia, szkół publicznych, niepublicznych. Ma być to rozmowa środowiska, a dzisiejsza konferencja jest najlepszym tego przykładem, że można taką bardzo szeroką rozmowę przeprowadzić. Ale docelowo, proszę Państwa, to rzeczywiście wygląda tak, że chcielibyśmy trochę to przyspieszyć i 28-9 planujemy taką ogólnopolską konferencję, gdzie zaprezentujemy kluczowe teraz słowo, panie, projekt.
projekt dokumentów legislacyjnych, bo wszyscy mówią, że my już przygotowaliśmy tą kampanię i wszystko wiemy. Jakbyśmy tak chcieli, to socjotechnika naprawdę na to pozwala. W wakacje opublikowalibyśmy ten projekt, po wakacjach byśmy go zaczęli prowadzić legislacyjnie. Nie o to naprawdę chodzi. Nie chodzi o to, że my mamy tą wiedzę i mamy ją, chcemy ją zrobić tak, jak my chcemy, tylko też wiemy, że zmiany muszą pójść, bo w tych obszarach, o których wspomniałem, choćby legislacyjnych, muszą nastąpić. Natomiast chciałbym, żeby te zmiany zakładały rozwój, czyli myślenie o przyszłości. A jak tak, to należy zaznaczyć, że finał tych zmian do ocenienia będzie dopiero w tych latach. 2019-2020, czyli proszę Państwa, naprawdę mówimy o przyszłości i zastanawiać się trzeba, czego nie jesteśmy w stanie jeszcze przewidzieć, a co przyniesie nam rozwój społeczny, rozwój technologii, rozwój w ogóle Polski w takiej perspektywie. Bo w edukacji naprawdę nie może być rewolucji, bo jeśli rewolucja, to te zmiany w 2020 mogą się okazać stwierdzone w 2020 mogą się okazać dramatyczne. Więc nie chcielibyśmy, żeby ten dramat się odbywał. Tak jak w medycynie, w edukacji należy postępować, czyli najważniejsze nie zepsuć. I w finale czego my oczekujemy od naszych środowisk, od dyrektorów, konstruktywnej dyskusji, współpracy w zakresie dopracowania, ale to samo adresuję tu dzisiaj do Was. Wspierania i aktywizowanie nauczycieli w realizacji procesu zmian, korzystania z programu wsparcia i odpowiedzialności za podejmowane zmiany, szczególnie te i działania, które są w obszarze szkolnictwa. Ja ze swojej strony zapraszam do dyskusji. Tam jest adres mailowy, na który polecam, bo ja rozumiem, że z dzisiejszej konferencji wnioski dostanę, ale też jeśli macie Państwo indywidualne uwagi, będę gorąco wdzięczny za nadsyłanie uwag na taki adres. DEK, to ja powiem. DEK, czyli Dorota Ewa Katarzyna, Małpa, w skrócie Ministerstwo Kultury i Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, czyli mkidn.gov.pl. To ja dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Dyskusja będzie miała miejsce po zakończeniu całego panelu, także jak państwo mają jakieś pytania, to proszę zapamiętać, zanotować i wrócimy do nich całości panelu. A teraz proszę pana dyrektora Zdzisława Bujanowskiego z Centrum Edukacji Artystycznej o zabranie głosu. Proszę Państwa, w nawiązaniu do tego, co powiedział pan dyrektor, ja chciałem powiedzieć, że w szkole tak, no, jeśli chodzi o szkoły baletowe, to istnieje ich 5. Można dyskutować nad tym, czy jest ich za mało, czy jest ich za dużo. Wszystko zależy od tego, z jakiego punktu siedzenia na to patrzymy. Nawet wśród dyrektorów tych 5 szkół są różne zdania na ten temat. Jedni uważają, że jest ich za dużo z uwagi na to, że są kłopoty z naborem. Inni uważają, że za mało. Dlatego też wdzięczni będziemy Państwu za informację zwrotną, co Państwo o tym sądzicie. Jak Państwo na pewno wiecie, bo śledzicie to, co się dzieje, to największy problem, jeśli chodzi o szkoły baletowe, to jest rekrutacja, jeśli chodzi o chłopców. Ponieważ jak Państwo wiecie, no jest gospodarka rynkowa i możliwości później pracy i aktywnej na scenach, na deskach też wygląda różnie i stąd są pewne problemy. Jak Państwo doskonale wiecie, no zadaniem szkół baletowych jest wykształcenie zawodowych tancerzy dla potrzeb różnego rodzaju scen, tam gdzie taniec jest jakby taką integralną częścią widowiska. Czyli chodzi przede wszystkim tutaj o zespoły baletowe, o teatry muzyczne, opery, operetki, teatry tańca, zespoły pieśni i tańca.
jak Państwo też na pewno wiecie, ale jakby z obowiązku przypomnę, że do szkół baletowych przyjmowane są dzieciaki w wieku 10 lat, czyli po trzeciej klasie szkoły podstawowej. Tutaj też rodzą się pewne pytania, czy nie należałoby rozszerzyć od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a wręcz od zerówki, bo może to też jest pewien kłopot, jeśli chodzi o nabór, z uwagi na to, że jak sami Państwo wiecie, no jeśli dzieciaki chodzą już gdzieś tam do szkoły podstawowej i zżyją się ze środowiskiem, z dziećmi, to niejednokrotnie rodzice nie podejmują decyzji o tym, ażeby po trzeciej klasie przychodzić. W związku z tym no, trzeba byłoby też to rozważyć i też będziemy wdzięczni za informacje zwrotne. No, również chodzą różne głosy o tym, czy szkoły baletowe powinny być z przedmiotami ogólnokształcącymi, czy bez przedmiotów ogólnokształcących. Z doświadczenia Państwu powiem, ponieważ mamy i takie szkoły, że z jednej strony, gdyby byłyby bez przedmiotów ogólnokształcących, to można byłoby zająć się jakby stricte tańcem, tak? Czyli jeśli chodzi o i klasykę, i taniec współczesny, i inne formy. Z drugiej strony, łatwiej jest zorganizować praktyczną część dydaktyki, jeśli również są przedmioty ogólnokształcące w szkołach, zwłaszcza, że szkoły, które funkcjonują, szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych bez przedmiotów ogólnokształcących, borykają się jednak z problemami, które wynikają z tego, że rodzice przysyłają dzieci do szkoły w zależności od tego, jak mają czas i potrzebę. Jeśli wynikają jakieś kłopoty w szkołach powszechnych, to wtedy nie przychodzą na zajęcia. Poza tym, tak jak rozmawiałem z dyrektorami tychże szkół, oni nie uczestniczą w konkursach, które są przez nas organizowane, z uwagi na to, że twierdzą, że nie mają kogo pokazać, więc też trzeba byłoby się nad tym zastanowić. Co jeszcze? No, jak Państwo wiecie, no, do każdej ze szkół baletowych przyjmowani są kandydaci z całej Polski. Jest tych szkół 5, jeśli chodzi o bazę, to jest ona różna. Najlepsza baza jest w Gdańsku, można powiedzieć, że bardzo profesjonalna. Na pewno Państwo o tym wiecie i widzieliście, ponieważ jest tam również taki hotel i internat, z którego można skorzystać i przy tej okazji zobaczyć, co tam pan dyrektor stworzył. Co jeszcze? No, można powiedzieć, że dokonując oceny funkcjonowania szkół, no to najlepiej odnosić się do tego, co jest wymierne, prawda? Ponieważ no, wiadomo, że każdy patrząc na to widzi to, co chce i w zależności od tego niejednokrotnie dorabia do tego ideologię. Natomiast patrząc na to, no, trzeba popatrzeć, jakie są efekty. Z takim jednym z wymiernych efektów, które pokazały, że jednak można coś zrobić w szkołach, był rok chopinowski. I wtedy miało takie niezwykłe wydarzenie, które artystyczne, które polegało na tym, że szkoły baletowe realizowały przedstawienie baletu klasycznego Chopiniana w choreografii Michała Fokina i również zaprezentowały własne choreografie do muzyki Chopina w konwencji różnych technik, różnych stylów tanecznych. Spektakle obejrzeli, można powiedzieć, że widzowie największych teatrów muzycznych w miastach, siedzibach szkół baletowych w Bytomiu, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu. W tym przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół baletowych, czyli można powiedzieć, że praca nad tą Chopinianą stała się taką doskonałą okazją do podnożenia poziomu artystycznego, ale przede wszystkim pokazała, że te szkoły, pomimo że niejednokrotnie nie dogadują się pomiędzy sobą, to w przypadku, gdy miały do zrealizowania wspólne przedsięwzięcie, to podołały temu i w sposób znakomity się zaprezentowały i można powiedzieć, że ci, którzy to oglądali, to stwierdzili, że to jednak jest coś, więc dobrze by było również popatrzeć na to. Dobrą tradycją szkół baletowych są też ogólnopolskie spotkania konkursowe najmłodszych tancerzy, w których uczestniczą uczniowie klas trzecich i czwartych i ogólnopolskie konkursy tańca imienia Wojciecha Wisielskiego z udziałem uczniów od klasy czwartej do dziewiątej, a także międzynarodowe kursy choreograficzne. Również tam można powiedzieć, że dzieje się dość dużo i można stwierdzić, że no, stawanie w takie szranki doprowadza do tego, że jakość w jakimś tam stopniu się zwiększa.
Obecnie we wszystkich szkołach baletowych w roku szkolnym, tym aktualnym, kształci się 707 uczniów, w tym, proszę Państwa, 594 dziewcząt i 113 chłopców. Czyli jak Państwo widzicie, no ta różnica jest dość duża i tutaj trzeba byłoby się zastanowić, co zrobić, jak spowodować, ażeby tych chłopców przychodziło do tych szkół więcej. Jeśli chodzi o absolwentów, to wiadomo, proszę Państwa, że aktualnie są szalone trudności, jeśli chodzi o podejmowanie pracy. Z analizy danych dotyczących losów absolwentów z ostatnich 3 lat wynika, że przeciętnie po ukończeniu szkoły około 52% podejmuje pracę zgodnie z kierunkiem wykształcenia. Natomiast pracuje i studiuje prawie 18%. Zaś przeszło 20% tylko studiuje, brak danych o losach absolwentów około 10%. Proszę Państwa, wiadomo, że jeśli chodzi o te szkoły, to z uwagi na specyfikę kształcenia ważna jest też kadra nauczająca. W bieżącym roku zatrudnionych jest 296 nauczycieli, w tym 173 do przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz 123 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. I tutaj, proszę Państwa, również jakby wypada zadać sobie pytanie, jak zrobić, ażeby w tych szkołach uczyli wybitni byli tancerze, zwłaszcza jeśli chodzi o zajęcia praktyczne, z uwagi na to, że możemy powiedzieć, że karta nauczyciela dość mocno nam tutaj doskwiera, z uwagi na to, że jest, jak Państwo wiecie, że nawet po ukończeniu szkoły baletowej, jeśli ktoś jest dobry, to idzie tańczyć i nie ma czasu na to, żeby w tym czasie studiować. Na studia wraca wtedy, gdy się kariera kończy, a ta kariera kończy się z uwagi na możliwości psychofizyczne dość wcześnie. I okazuje się, że ci, którzy nie idą tańczyć na scenę, to zdobywają kwalifikacje i wracają do szkół, tak? Czyli niekoniecznie jest tak, jak tego byśmy oczekiwali, ponieważ najlepiej byłoby, ażeby, tak jak pan dyrektor powiedział, byli to tancerze, którzy mają doświadczenie, a następnie zdobywają kwalifikacje i wracają. Dlatego też no, dobrze byłoby i to jest naszym zadaniem, ażeby tutaj pewne uregulowania w karcie nauczyciela umożliwiły troszeczkę inną specyfikę realizacji. Inną sprawą jest, proszę Państwa, możliwość prowadzenia różnych warsztatów, staży. Nie ulega wątpliwości, że to robimy, niemniej jednak nie ulega to również wątpliwości, że jest to śladowe, zwłaszcza jeśli chodzi o udział w różnych warsztatach zagranicznych. I tutaj liczymy na pomoc Instytutu Muzyki i Tańca po to, ażebyśmy mogli wspólnie pomóc z uwagi na to, że to, co my robimy, to polega na tym, że przyjeżdżają na 5 dni, zrobią swoją robotę i jadą. Natomiast tutaj chodzi o to, ażeby znaleźć taką furtkę, ażeby nauczycielom umożliwić na przykład jakiś tam roczny staż po to, że jak przyjedzie, to na zasadzie szkolenia kaskadowego mógł przekazywać umiejętności kolejnym, więc no, też Państwo powinniście się do tego odnieść, natomiast no, wydaje nam się, że to byłoby zasadne. Tutaj jeśli chodzi o zmiany, które są nieuchronne, ponieważ wiadomo, że one doskwierają i należy je wprowadzać, tutaj pan dyrektor Jędrzejec mówił o ramowym planu nauczania, czyli chodzi przede wszystkim o to, ażeby dostosować ofertę edukacyjną profilu kształcenia zawodowego do aktualnych potrzeb rynku, jeśli chodzi o tancerzy. Wiadomo, że tutaj taką integralną częścią aktualnego kształcenia są praktyki zawodowe, które odbywają się w teatrach, ponieważ po to, ażeby ten absolwent, który praktycznie odzyskuje tytuł tancerza i może iść do pracy, ażeby również posiadał pewne praktyczne umiejętności. Można powiedzieć, że taką zasadniczą innowacją tego ramowego planu nauczania jest uwzględnienie w ramach obowiązkowych zajęć nowej formuły technik uzupełniających, o których mówił pan dyrektor, czyli zakłada się, że one będą obejmować dodatkowe uzupełniające zajęcia z wybranych przedmiotów artystycznych, czyli między innymi z tańca klasycznego, tańca współczesnego, tańca ludowego, tańca charakterystycznego, tańca historycznego, partnerowania, interpretacji muzyczno-ruchowej. Myślę, że też ważnym takim założeniem, które chcemy wprowadzić,
to ażeby też również o tym pan dyrektor wspominał, czyli chodzi o to, żeby dać większą autonomię dyrektorom szkół baletowych w zakresie podejmowania decyzji o dostosowaniu profilu kształcenia artystycznego do aktualnych potrzeb i możliwości uczniów, a także jeśli chodzi o możliwości kadrowe, ale to nieustannie jest związane z tą nieszczęsną kartą nauczycieli, który bardzo ogranicza z uwagi na to, że żeby zwolnić przeciętnego bądź poniżej przeciętnego nauczyciela, to jest to droga przez mękę z punktu widzenia formalnego i na końcu tej drogi może się okazać, że ten nauczyciel zostaje i gra na nosie dyrektorowi szkoły. To ja mam tyle, proszę Państwa, i jeśli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Później. Dziękuję bardzo. Mam tylko taką delikatną prośbę do wszystkich prelegentów, że mamy tłumaczenia i czasami, jeżeli będziemy mówić bardzo szybko, to tłumacz może nie nadążyć z całą treścią. Także... No, o to chodzi. To jest fakt. Bardzo proszę pana dyrektora Różalskiego z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu, który zabierze głos niejako w imieniu, jako przedstawiciel dyrektorów szkół baletowych. Dzień dobry Państwu. Miałem też pokazywać, tak jak pan dyrektor, ale niestety komputer w pociągu okazał się za słaby i szybko mi wysiadł i niestety będę musiał posługiwać się pamięcią. Proszę Państwa, chcę powiedzieć o szkolnictwie od wewnątrz, od tego jak my to widzimy, z jakimi problemami się spotykamy, co nam przeszkadza, co nas cieszy, a co chcielibyśmy w najbliższym czasie widzieć i które z tych zmian, które w ostatnim czasie były wprowadzane i będą wprowadzane, no, są dla nas istotne. No, najważniejsze to jest tak, kogo my mamy wypuścić oczywiście. My wiemy, kogo mamy wypuścić doskonale. Mamy wypuścić fantastycznego tancerza, który jest świetny w tańcu klasycznym, we współczesnym, w ludowym, może jeszcze grać w wielu filmach, dostawać nagrody. Mamy wypuścić również człowieka, który będzie jakimś partnerem w dyskusji z choreografem, a najlepiej, gdyby jeszcze trochę sam próbował. No i żeby to był taki absolwent, od którego będą się biły wszystkie teatry. No tak nie jest do końca, więc kogo wypuszczamy? Wypuszczamy absolwentów bardzo dobrych, dobrych, średnich i słabych. Czyli radzimy sobie z tymi naszymi problemami w różny sposób. Wszystko zaczyna się, proszę Państwa, od dwóch najważniejszych rzeczy. To znaczy od spotkania kandydata, później ucznia z nauczycielem. Najlepiej by było, gdyby ten kandydat odpowiedział wszystkim warunkom, które my im stawiamy. Czy tak jest? No nie jest. Raz jest bardzo dobrze, raz jest gorzej. Czy nauczyciele spełniają te kryteria, które stawiamy przed nimi? No, wypełniają bardzo dobrze, średnio, już dalej nie będę mówił. I proszę Państwa, i w takim trudzie i mozole od rana do wieczora próbujemy sprostać tym wymaganiom, które stawia się przed szkolnictwem baletowym. Zacznę od początku, od rekrutacji, bo ona jest oczywiście kluczem do całej sytuacji, a wychodzi nam średnio. Dlaczego? To proste, bo my ją sami robimy, tak jak możemy. Po godzinach gdzieś tam między robimy koncerty, rozdajemy ulotki, zapraszamy, jeździmy do szkół, gadamy. No ale tak naprawdę, żeby ona była skuteczna, to muszą się tym oczywiście zajmować fachowcy, którzy nie robią tego między tańcem klasycznym a współczesnym, tylko po prostu poświęcają na to czas, robią badania, no i w ten sposób docierają, tak jak to robią agencje, które rekrutują, prawda, specjalistów do różnych branż. No, my to robimy tak, jak możemy, czyli prosi się nauczyciela albo daje mu się tam jakąś lekcję, no ale to powinien być człowiek opłacany, który no, ma coś w rodzaju etatu. Ma się nagrywać. Aha, dobrze, będę się bardziej pilnował w tych ocenach szkolnictwa. I proszę Państwa, gdybyśmy, oczywiście, że staramy się z tej sytuacji wychodzić tak, jak możemy i czasem nam się ten nabór bardziej udaje, czy nie. Oczywiście z chłopcami, jak pan dyrektor powiedział, jest kiepsko, ale pocieszamy się jedną myślą, chociaż, że wszędzie jest kiepsko, że byliśmy, że to, prawda, nie jest tak źle, Zresztą tutaj notabene powiem, my 9 czerwca, czyli w sobotę, mamy jubileusz 60-lecia i jeden z numerów specjalnie przygotowany jest właśnie poświęcony temu problemowi. Proszę Państwa, więc staramy się robić to jak najlepiej i muszę powiedzieć, że w związku z tym, że robimy no tak, takim trochę chałupniczą metodą, więc te rezultaty też są takie średnie. Druga sprawa to jest nauczyciel, czyli pomimo tego, że, a mamy przecież przykłady takiego, że dziecko, które ma warunki, no powiedzmy dobre, tak, bo jak już gorzej to, ale dobre, to dobry nauczyciel może te warunki no tak wykorzystać, żeby przygotować absolwenta, który może starać się o pracę.
Być może, że on nie będzie się starał w przyszłości o to, żeby być solistą, tak? Ale będzie porządnym, bardzo solidnym członkiem zespołu. Przecież takich, o takich teatry również zabiegają. Jakich mamy zatem nauczycieli, czy przygotowanych do tego? No tak, no pewnie tak jak ze wszystkim, prawda? Że mamy nauczycieli, którzy są bardzo przywiązani do swoich metod sprzed 20 lat i za przepraszaniem, za czorta nie chcą się od nich odłączyć. I są tacy, którzy szukają, którzy patrzą codziennie, co się dzieje w teatrach. Na szczęście żyjemy w epoce internetu i możemy zaglądnąć, co robi ten choreograf, jaką premierę robią, jakie są tendencje, o co właściwie chodzi, a jak realizują to teatry polskie, czy również idą tymi trendami, czy to wszystko tworzy atmosferę, ale również i pewien taki impuls do działania, bo jeśli nauczyciel przychodzi i powie, że nie, wiesz, ja to tylko tu tak zrobimy, przyklepiemy, no to oczywiście nic z tego nie będzie, ale nawet nie w sensie takim czysto technologicznym, tylko żeby tych młodych ludzi do pracy na 9 lat, no utrzymać i przez 9 lat wykrzesiwać z nich codziennie coś, no to trzeba być trochę i pasjonatem, prawda? No trzeba ich jakoś, nauczyciel, który przychodzi oczywiście i zrobi swoje, no dobrze, on fajnie, ale to już nie wystarcza, to szczególnie dzisiaj, kiedy sytuacja po zakończeniu szkoły radykalnie się zmieniła. Czyli musi być człowiek, który tym uczniom tak naprawdę zawodowo, intelektualnie nie daje odetchnąć. Ciągle ich zaskakuje, ciągle tworzy sytuację, że oni są zainteresowani. To jest trudno, bo nauczyciel też człowiek i jest zmęczony i czasem mu się nie chce. No i też go musimy jakoś stymulować, a chociaż muszę powiedzieć, że ta najważniejsza stymulacja, czyli finansowa, znacznie się poprawia i my to odczuwamy dość wyraźnie, że ilość marudzących nauczycieli na ten temat się trochę zmniejsza, to jednak problem pozostaje, ale mam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku. A zatem, proszę Państwa, jest ten uczeń, jest nauczyciel. Co mamy teraz dalej robić? Otóż, proszę Państwa, zmiany, w kierunku których idziemy, czyli większa swoboda w działaniu, dostrzeganiu tego, co my widzimy najlepiej, bo codziennie spotykamy się z uczniem, prawda, i go pytam, jak się czujesz, no kiepska, noga, co? Nie gadaj, zasuwaj, pracuj, naprawdę wszystko będzie dobrze, zapomnij o tym bólu. To jest to, z czym my się spotykamy na co dzień. I ta nasze myślenie o tej swobodniejszym działaniu, prawda, których my oczywiście nie obiecujemy sobie, że my nagle, jak wejdziemy pewnego dnia do szkoły, no to zrobimy wszystko. Nie, działamy oczywiście w określonych wymiarach, prawda? To nie jest tak, że my możemy wszystko. No ale jak będziemy narzekać, to nigdy nic nie zrobimy. Te zmiany, które w ostatnim czasie poszły, czasem nam ułatwiają, czasem utrudniają. Weźmy taki przykład, no najbardziej symboliczny, pojawienie się matematyki na maturze. Wiemy oczywiście, tendencja, polityka państwa, wszystko jest jasne. Dla nas to jest poważny problem, bo oczywiście my wiemy o tym dobrze, że ci nasi uczniowie, którzy pracują, jak powiedziałem, od 8 do liceum kończy o 17:40 i potem ci najzdolniejsi niestety muszą iść dalej na salę baletową, a chcieliby trochę odpocząć, no to kiedy oni się mają uczyć? To jest problem, czas, to jest w ogóle dla nas najpoważniejszy problem w szkole. Jak znaleźć ten czas, jak znaleźć tego ucznia o godzinie 18, żeby mu się jeszcze coś chciało, żeby nam się coś chciało, to jest bardzo trudne, ale no, na szczęście, nie jest niemożliwe, na szczęście ci najlepsi znajdują w sobie, może właśnie dlatego, że czują się wyróżnieni, że pracuje z nimi indywidualnie nauczyciel, że może im dać coś, czego nie daje się na zajęciach grupowych. Oni jakoś tam te siły swoje potrafią wykrzesać, ale to jest dla nas problem bardzo poważny. I my to odczuwamy już od momentu, kiedy matematyka się pojawiła, a przecież przedtem pojawiły się, proszę Państwa, sprawdziany po szkole podstawowej, egzamin gimnazjalny, no i matura. My odczuwamy to oczywiście, że stosunek rodziców też się trochę zmienia. Oni wiedzą doskonale, że uczeń, który kończy szkołę baletową, ma przed sobą 10 lat pracy i oni dzisiaj podświadomie, nawet jeśli przyślą do nas to dziecko i nie chcą tego dziecka zabrać, mało tego, kiedy dziecko musi odejść, tak, a my selekcję przeprowadzamy, kiedyś to była selekcja częstsza, dzisiaj przeprowadzamy ją zazwyczaj po klasie trzeciej, czyli wtedy, kiedy dziecko kończy szkołę podstawową i po zakończeniu okresu gimnazjalnego, no jak już wchodzi do tego liceum, to już powinien skończyć. Czyli dajemy sobie, myślę, że to jest dobre wyjście, dajemy sobie 3 lata w każdym takim okresie na to, żeby ucznia zobaczyć, żeby się przekonać, czy rzeczywiście, bo niektórzy dojrzewają wcześniej, niektórzy później, zwłaszcza chłopcy dojrzewają później, sam o tym wiem, bo, i pamiętam o tym doskonale,
kiedy z młodymi ludźmi rozmawiam, że tak naprawdę poważnie zacząłem pracować w klasie szóstej i to dzięki mojemu dobremu pedagogowi, pani Barbarze Kasparowicz, która zrozumiała duszę męską i jakoś do nas trafiła. Więc wiemy o tym, że to jest bardzo taki różny okres. No i proszę państwa, no i teraz tak, mamy tą matematykę, która przyszła w ostatnim czasie. W tej chwili pojawia się nowe plany, a więc sprofilowania szkół, czyli to będzie albo profil matematyczno-przyrodniczy, za chwilę będzie to profil humanistyczny. My oczywiście od razu wiemy, że nie ma mowy o żadnym wyborze, tak? Że to musi być profil humanistyczny i tu musimy się na tym skupić. Z pierwszych przymiarek, które zrobiliśmy do godzin, na początku byliśmy trochę bardziej przestraszeni. Dzisiaj, kiedy już realnie patrzymy na te godziny, zaczynamy widzieć światełko w tunelu. Być może, że to nam pomoże, a pomoże nam jednak, bo ciągle do tego zmierzamy, aby ten nasz absolwent był uczniem lepszym, przygotowanym lepiej do pracy w teatrze, ale generalnie człowiekiem, który sobie dobrze radzi w życiu, bo to jest dla nas najważniejsze. Bo on powinien być przygotowany. Kiedyś było tak, że tym punktem docelowym to były teatry operowe, prawda? Ale przecież świat się zmienił, sytuacja w Polsce się zmieniła, powstało wiele nowych zespołów i dzisiaj, na nasze szczęście, uczniowie patrzą już znacznie szerzej. To jest trend oczywiście taki ogólny. Wpierw trzeba mieć pracę, tak? Czyli oczywiście generalnie no każdy ma tam swoje jakieś marzenia, ale sami czujemy i to jest jakby takim plusem, że ci uczniowie zaczynają też myśleć i trochę bardziej szerzej. No dobrze, jak nie to, to muszę sobie siebie znaleźć w tym miejscu albo w tym. My myślimy o tym i ciągle, i zwłaszcza teraz od nowego roku, ale myślę, że i w dalszych latach będziemy myśleć, co należy tym absolwentom dać do ręki. Powinniśmy może uczyć ich i śpiewać, i stepowania, żeby mogli stawać również do teatrów musicalowych, żeby poszerzać swoje możliwości, żeby trochę nauczyli się oczywiście choreografować, żeby nauczyli się troszkę pedagogizować, bo część trafia do domów kultury i to są, tak myślimy, i zresztą to się nam sprawdza, nasi sprzymierzeńcy z tymi zespołami amatorskimi, którymi nawiązaliśmy kontakt, to mamy z tego bardzo konkretne korzyści. Jeśli za długo, to proszę, bo nauczyciele mają tę tendencję, żeby gadać za długo. Więc proszę państwa, te zmiany idą. A więc pierwszy czas, trzeba sobie to wszystko podzielić. Uczeń, musimy zrobić wszystko, żeby dać mu instrumenty do ręki. My już w tej chwili chcemy wprowadzić do pierwszej klasy, bo widzimy, że jest potrzeba. Co było w pierwszej klasie? Proszę państwa, spotykamy się z taką opinią. Fajnego dzieciaka widzieliśmy, świetnie tam w jakimś zespole tańczył, po czym on nam spada gdzieś ze swoją aktywnością. Dlaczego? Myśmy to, jak tak patrzę po twarzach, to wielu to przeżyło. No co robimy? W pierwszej klasie stoi do tego drążka, pół godziny wyciąga nogę i zamyka, wyciąga i zamyka. To jest kompletne nudziarstwo. Jak ktoś to polubi, okej. Ale jak ktoś chce tańczyć, a tu mu mówią, że on przyszedł do szkoły baletowej i tu nagle stoi, mu mówią, trzymaj tą rękę, no to ile on może tą rękę trzymać? Więc chcemy wprowadzać nowe elementy. Niech to będzie na pół roku, potem zmienimy, żeby ten uczeń miał szansę gdzieś się wyładować, prawda? Dlaczego uczniowie lubią ludowy, nie tylko dlatego, że tańczą z dziewczynami, no ale tam coś się dzieje przynajmniej, prawda? Na tej klasyce sami ciągle i to równo. My też i widzimy, że ten system trochę zabija indywidualność ucznia, prawda? Bo oczywiście balet polega na tym, że zespół to jest dobrze działający mechanizm, prawda? Ale my w ten sposób trochę zabijamy, bo ten ma inny temperament, no to dobrze, no to niech będzie trochę nierówno, może tą niech on się jakoś wyładuje, bo inaczej zabijemy jego indywidualność, jak przyjdzie do którejś klasy, to powie, że już ma dosyć i że on woli hip-hopa, bo tam się więcej dzieje. Więc będziemy starali się to robić. To jest bardzo dla nas ważna rzecz, ta swoboda i jednocześnie absolutne dążenie do tego, żeby wyrabiać w uczniach takie poczucie, że od niego coś zależy, prawda, że nie on ma tam siedzieć cicho, pilnować tego w ostatniej linii, tego z boku i z prawej, tylko że on coś może pokazać, że on może swoje, niech to będą nawet, proszę państwa, zupełnie inne talenty, niech to będzie talent, nie wiem, tam wiersze albo ktoś tam pisze coś, fantastycznie, wszystko to, bo to są wszystko te małe cegiełki, które budują, chcemy, żeby one budowały tę indywidualność ucznia. Dajemy im kamerę do ręki, dobrze, mamy telewizor na ścianie, codziennie coś tam leci, prawda, pokazujemy spektakle, pokazujemy uczniów na próbach, oglądają się, to są wszystko elementy, które my później, kiedy rozmawiamy z absolwentami, no to jeśli namówią, wiecie co,
No to spróbowałem, ale to dzięki w szkole, tak? Ja sam wiem, że ja się zainteresowałem pewnymi działaniami, bo mi nauczyciel powiedział, masz zrobić akademię i koniec, tak? No i jak to zrobić? No ale od tego się zaczęło. Nigdy nie wiemy, który ten moment to będzie akurat ten guzik, który naciśniemy i ten absolwent będzie akurat takim człowiekiem, który, jak powiedziałem, najważniejsze, żeby sobie radził w życiu. Jeśli nie na scenie, bo różnie to bywa, prawda? To jeśli na przykład dopadnie go kontuzja, żeby umiał się znaleźć i żeby umiał coś zaproponować, no i, a najlepiej... No właśnie, żeby umiał. Właśnie to jest też jedna z umiejętności. Odbyłem ostatnio rozmowę z naszym absolwentem, który jest solistą w Montrealu, w Canadian National Ballet. I on mi opowiadał, jak bardzo mu była potrzebna wiedza czysto medyczna. Oni oczywiście, my mamy opiekę medyczną, mówimy i wbijamy do głowy, zdrowie najważniejsze, trzeba dbać, odpuść nieraz próbę, tylko powiedz, że nie przyjdziesz, ale odpocznij, bo może to nie przychodź dlatego, bo jak to często bywa, boi się powiedzieć, prawda, nauczycielowi, boi się powiedzieć, że jego coś boli, prawda, no więc uczymy go, ich to odwagi, prawda, zabieranie głosu w swojej sprawie i traktowanie siebie jako najważniejszej osoby, a nie poddawanie się czasem, co tu dużo gadać, głupiej dyscyplinie. Więc to jest jeszcze jeden element, który chcemy wyposażyć naszych uczniów, żeby również i oni mieli tę wiedzę, która w życiu zawodowym. No i jeszcze tak mógłbym długo. No to dla pana mnie. Bardzo dziękuję, ale nie chcę przedłużyć. Czas na dyskusję pana. Tak, na pewno. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz pana Mariusza Tokarskiego z CENS do przedstawienia takiego bilansu, podsumowania tego, jak do tej pory wyglądał udział w szkoleniach organizowanych przez CENS, przez udział szkół baletowych. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W imieniu Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych chciałbym przedstawić, tak jak już tutaj zostało powiedziane, dane dotyczące aktywności nauczycieli szkół baletowych w naszych szkoleniach. I tutaj odnosząc się do tego, co mówili dyrektorzy przede mną, Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę, że doskonalenie i dokształcanie to jest temat, można powiedzieć, wiecznie aktualny. To nie jest temat, który pojawia się dopiero wtedy, kiedy planujemy jakąś zmianę, tylko zmieniająca się specyfika nauczania, nawet pewne zmieniające się rzeczy środowiskowe powodują to, że nauczyciele powinni się doskonalić, powinni się dokształcać. Temu służy nasza placówka. Oprócz tego chciałem się z Państwem podzielić informacjami dotyczącymi potrzeb szkoleniowych, jakie środowisko szkół baletowych zgłosiło. Zacznę od tego, czemu my tak naprawdę służymy. Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych jest placówką doskonalenia nauczycieli, której celem jest inspirowanie, przygotowywanie, koordynowanie, realizacja zadań w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół artystycznych. Taki zapis widnieje w naszym statucie. Co to oznacza? Oznacza to, że gro naszego czasu, gro naszej aktywności skupionych jest faktycznie wokół prowadzenia szkoleń dla nauczycieli wszystkich szkół artystycznych nadzorowanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Natomiast tutaj od razu chciałem zaznaczyć, że do dzisiaj otrzymujemy takie pytania, chociaż działamy już od 2007 roku, jak można się zapisać na nasze szkolenia, czy można i ile to kosztuje. To tutaj podkreślam, że nasze szkolenia są, jeżeli chodzi o cenę, bezcenne i mogą z nich korzystać wszyscy nauczyciele, których szkoły są nadzorowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tu jeszcze chciałem powiedzieć, że nasza działalność tak naprawdę nie ogranicza się jedynie do tych szkoleń, dlatego że ta inspiracja jest rozumiana przez nas w ten sposób, że jesteśmy instytucją, która powinna wzmagać w ogóle aktywność w całym środowisku. Widzimy też swoją rolę jako instytucji, która w pewien sposób integruje środowisko szkół stopnia podstawowego, średniego ze szkolnictwem wyższym. I o ile mogę powiedzieć, że w przypadku szkolnictwa muzycznego taka integracja występuje, bo prowadzimy wspólne projekty z Uniwersytetem Muzycznym czy z Akademią Muzyczną we Wrocławiu, to o tyle odnośnie szkolnictwa baletowego, no tutaj jest cisza. Także można powiedzieć, statutowo jesteśmy otwarci na wszelakie propozycje i bardzo chętnie tutaj wystąpimy, tym bardziej, że zauważamy bardzo dużą potrzebę integracji środowiska baletowego. Teraz słów kilkoro, jaka jest nasza oferta szkoleniowa, czyli tak naprawdę czego dotyczą nasze szkolenia, bo to od razu mówię, CENSA nie twierdzi, że jest jedynym możliwym źródłem wiedzy dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego.
mamy świadomość, że my możemy zaspokajać tylko wycinek potrzeb szkoleniowych nauczycieli, przede wszystkim w obszarach związanych z pedagogiką czy psychologią, czyli w tych obszarach, powiedziałbym, nauczycielskich. Natomiast oprócz tego pozostają olbrzymie pola związane ściśle ze specjalizacją. Natomiast jak to wygląda u nas w praktyce? Faktycznie pedagogika i metodyka nauczania to jest gro naszych szkoleń. Tutaj przyjeżdża najwięcej nauczycieli. Oprócz tego prowadzimy szkolenia z zakresu psychologii. Kolejny ważny temat to technologia informatyczna. Trudno jest sobie wyobrazić współczesną szkołę działającą w mechanicznych realiach XIX wieku. I tutaj kładziemy bardzo duży nacisk na unowocześnianie procesu nauczania, bo być może wprowadzenie nowych technologii pomoże poradzić sobie z problemami, które do tej pory stanowią bardzo duże wyzwanie. Kolejne zagadnienie, prawo oświatowe. Prawo oświatowe też jest w pewien sposób nowelizowane, zmienia się i nasza placówka dba o to, aby do nauczycieli mogło docierać to najbardziej zaktualizowane prawo odpowiednio wyjaśnione. Zarządzanie i nadzór, czyli znowu kolejny obszar, można powiedzieć dosyć specjalistyczny, bo dotyczący kadry kierowniczej, też jest w obszarze naszych szkoleń. No i dochodzimy do tego ostatniego tematu, czyli metodyka nauczania poszczególnych przedmiotów artystycznych. Jak Państwo spojrzycie na tą naszą ofertę, to zobaczycie, że w zasadzie tylko pewne szkolenia wchodzące w trzeci obszar tematyczny, czyli technologię informatyczną, no i pewne szkolenia metodyczne nie są tak naprawdę adresowane do szkół baletowych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że CENSA, zaspokajając potrzeby całego środowiska szkół artystycznych, stara się tak dobierać tematykę swoich szkoleń, żeby możliwie jak najwięcej tych szkół było w stanie skorzystać. Państwa szkoły, szkoły baletowe, jak powiedział dyrektor Jędrzejec, oprócz szkoły cyrkowej stanowią najmniej liczną specjalizację. Także proszę spojrzeć, że pomimo tego jednak nauczyciele szkół baletowych powinni znaleźć jakieś tematy dla siebie. Oprócz tego CENSA w dotychczasowej swojej działalności zorganizowała szkolenia stricte przeznaczone dla szkolnictwa baletowego. Były to następujące tematy. Egzamin promocyjny w szkole muzycznej baletowej, problemy psychofizjologiczne młodzieży w szkołach baletowych, wydaje mi się, że dosyć istotny temat, oczekiwania wiodących scen baletowych wobec absolwentów OSB, czyli zobaczcie Państwo, jaka zbieżność tak naprawdę z pewną myślą przewodnią dzisiejszej konferencji, oraz szkolenie pod tytułem Pułapki oceniania w szkole baletowej. Od razu powiem, że dwa z tych szkoleń nie odbyły się ze względu na brak zainteresowania ze strony nauczycieli. Domyślacie się Państwo, że to były te. Jedno szkolenie było zaplanowane w roku 2010, drugie, czyli oczekiwania wiodących scen baletowych, miało się odbyć w lutym 2012 roku. Nie było chętnych. Za darmo. No nie dowozimy do na te szkolenia, ale szkolenie za darmo. Mówimy o kosztach, jakie są związane z dokształcaniem nauczycieli. Zobaczcie Państwo, w naszej ofercie szkoleniowej staramy się wychodzić poza te formy, które są znane i które, powiedzmy, powodują pewne koszty. Mówię tutaj nie tylko o kosztach finansowych, ale także o kosztach czasowych, bo zdajcie sobie Państwo sprawę, że nauczyciel, który bez przerwy jeździ i się szkoli, no nie ma czasu pracować, a zdaje się, że to jest u niego priorytetem. Ale zobaczcie Państwo, oprócz szkoleń jedno- i dwudniowych w siedzibie CENSA od 2010 roku prowadzimy szkolenia na życzenie. Są to szkolenia organizowane w szkołach. Dyrektorzy zgłaszają koordynatorom regionalnym zapotrzebowanie i wtedy CENSA, można powiedzieć, jedzie do danej szkoły, realizuje tam szkolenie dla kadry pedagogicznej, przez co po pierwsze szkoła nie ponosi żadnych kosztów, bo wszystko jest po naszej stronie, nie ma też problemów logistycznych. Bo no, nie ukrywam, może być to pewnym problemem przyjazd do Warszawy, do naszej siedziby. Kolejna forma są to szkolenia e-learningowe, czyli szkolenia prowadzone przez internet. Szkolenia, które w zasadzie może odbywać każdy nauczyciel, nie wychodząc z domu. Od razu powiem, że jest to najdynamicznie rozwijająca się oferta szkoleniowa. Oprócz tego od przyszłego roku planujemy wprowadzenie tak zwanego e-learningu, czyli to jest forma łączona, czyli powiedzmy szkolenie stacjonarne w naszej siedzibie, które ma później swoją kontynuację na platformie e-learningowej, dzięki czemu jest możliwość po pierwsze dokładnego zbadania problemu, dokładnego zapoznania się z tematyką, a także to, co w moim odczuciu jest najcenniejsze, daje możliwość indywidualnego kontaktu z prowadzącym. Bo tutaj mamy normalnie czat, mamy fora dyskusyjne, także
tutaj każdy, że tak powiem, indywidualnie będzie w stanie rozwiązywać swoje problemy, uzupełniać swoją wiedzę. Oprócz tego CENSA prowadzi kursy kwalifikacyjne. W tym momencie są to trzy kursy. Kurs pedagogiczny, kurs zarządzania i kurs dla ekspertów menowskich. Natomiast może jest to o tyle istotne, żebyście Państwo wiedzieli odnośnie co dalej z karierą zawodową, wiedząc, że tancerz jako tancerz będzie pracował 10-15 lat. Więc tutaj takie wsparcie ze strony naszej instytucji nauczyciele posiadają. No i ostatnia forma działalności są to konferencje. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej censa.pl. Natomiast teraz chciałem przejść do tematu, jak to w liczbach wygląda zaangażowanie nauczycieli szkolnictwa baletowego w naszych szkoleniach. Zacznijmy od liczby szkoleń. Do tej pory CENSA zorganizowała ponad 350 szkoleń. Mówię, nie podaję konkretnej liczby, dlatego że te szkolenia trwają nadal, więc te dane za tydzień będą już powiedzmy nieaktualne. Natomiast w ilu z tych szkoleń widzieliśmy nauczycieli szkół baletowych? Okazuje się, że aż w 111, więc biorąc pod uwagę liczebność szkół baletowych, jest to bardzo dobry wynik, ponieważ nauczyciele byli obecni na, można powiedzieć, prawie 1/3 z naszych szkoleń. Natomiast jeżeli przyjrzymy się, jak to wygląda już w konkretnych miejscach szkoleniowych, no to tutaj proporcje są odmienne. Do tej pory na naszych szkoleniach przygotowaliśmy około 10 tysięcy miejsc, z czego nauczyciele szkół baletowych stanowili taką liczbę. Oczywiście pamiętajmy o tym, o czym mówił dyrektor Bujanowski, że na dzień dzisiejszy zatrudnionych mamy 293, więc w sumie nie jest to, nie jest to zły wynik. No ale przejdźmy dalej. Jak wyglądało zaangażowanie? Bo tutaj dyrektor Jędrzej wspominał o pewnych zmianach, które dokonują się w szkolnictwie, o tym, co jest planowane. My mamy świadomość, że każda zmiana w systemie oświatowym wzmaga potrzebę dokształcania. Natomiast jak to wyglądało do tej pory? Zobaczcie Państwo, taki boom szkoleniowy ze strony nauczycieli szkół baletowych przeżyliśmy w roku 2010. Natomiast później następuje tutaj widoczny spadek. Przy czym liczba miejsc na szkoleniach cały czas rośnie. Czyli widać, że tutaj nie wynika to, tak powiem, z naszej oferty, czy z tego, że my powiedzmy w jakiś sposób zawężamy naszą działalność. Kolejna informacja, jaki jest udział nauczycieli z poszczególnych szkół. Tu może być dosyć interesujące. Zobaczcie Państwo, z takich szkół mieliśmy do tej pory nauczycieli na naszych szkoleniach, a wyniki są następujące. Oczywiście cały czas mówię o miejscach szkoleniowych, czyli teoretycznie na wynik Warszawy mógł zapracować jeden nauczyciel, który 111 razy przyjeżdżał na nasze szkolenia. To są dane statystyczne. Niemniej w pewien sposób widzimy, w jakim stopniu szkoły są zaangażowane w szkolenie. Można byłoby się zastanowić, czy to przypadkiem po prostu lokalizacja na to nie wpływa, bo największe zaangażowanie mamy w Warszawie i w Łodzi. Natomiast jeżeli spojrzymy na zaangażowanie na przykład w szkoleniach e-learningowych, to tutaj w zasadzie też są tylko nauczyciele z tych dwóch ośrodków. Czyli to nie odległość geograficzna stanowi o takim zaangażowaniu. Tutaj jeszcze chciałbym dodać, że w trzech szkołach odbyły się szkolenia na życzenie, czyli tutaj CENSA jeździła do tych szkół, co też w jakiś sposób mogło wpłynąć na te wyniki. No i na Warszawa, Łódź i Szczecin. Tutaj mieliśmy szkolenia na życzenie. No i teraz jak wyglądają potrzeby szkoleniowe? Proszę Państwa, CENSA, prowadząc własną działalność, dwukrotnie prowadziła badania ankietowe w 2008-2010 roku dotyczące potrzeb szkoleniowych. Oprócz tego stale monitorujemy poprzez ankiety ewaluacyjne na każdym szkoleniu, jakie są potrzeby środowiska. No i teraz, jakie są wyniki z tych naszych badań? No, przede wszystkim królują, że tak powiem, zagadnienia dotyczące pracy w grupie. Czyli to są tematy, którymi najczęściej interesują się nauczyciele szkół baletowych. Kolejne pytanie, praca z uczniem zdolnym. To jest kolejna grupa tematyczna, jaka występuje w pytaniach. Trzeci, psychologiczne aspekty oceniania. Czyli tutaj generalnie problem oceniania, i to zarówno w szkołach baletowych, jak i muzycznych, jest jednym z istotnych problemów. Natomiast to, co nas troszeczkę zaskoczyło, to brak propozycji dotyczących zagadnień związanych ze specyfiką szkolnictwa. Tłumaczymy to tym, że faktycznie CENSA w swojej działalności skupia się przede wszystkim na tych aspektach pedagogicznych i psychologicznych. Oprócz tego inne instytucje wspomagają
pracę szkół baletowych, choćby przez prowadzenie warsztatów. Natomiast do nas nie docierały żadne sygnały o tym, że jest takie zapotrzebowanie. Co więcej, powiem Państwu, że to znajduje także swoje odzwierciedlenie w tym, kto przyjeżdża na nasze szkolenia. Dlatego, że większość nauczycieli, którzy odbyli nasze szkolenia, to są nauczyciele przedmiotów bezpośrednio niezwiązanych z tańcem. Czyli to kadra przedmiotów, można powiedzieć, ogólnych nabija frekwencje. Tak to w praktyce wygląda. Na tym zakończę dane. Podkreślam, to są po prostu suche dane, natomiast jakie z tego płyną wnioski na przyszłość, w jaki sposób należy projektować dalszą działalność, w jaki sposób należy stymulować aktywność szkolnictwa artystycznego, to mam nadzieję, że ta konferencja temu przysłuży. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim panom dyrektorom za wypowiedzi. Mamy jakieś 10 minut na dyskusję. Jest mikrofon, także proszę się zgłaszać, ponieważ z uwagi na to, że konferencja jest też transmitowana online, wszystkie wypowiedzi bardzo proszę, żeby były do mikrofonów. Dziękuję. Dzień dobry. Wiesław Jakubczak, jestem z Art Ballet, Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki. I chciałem właśnie zacząć od tego, że konferencja nie zgromadziła tylko i wyłącznie przedstawicieli sztuki tańca, ale również jeszcze takie oboczne instytucje, jak właśnie trzeci sektor, którego jestem reprezentantem, choć wiem, że nie jedynym. Ale moim prezesem jest Ewa Głowacka, więc to mi upoważnia do tego, żeby się wypowiadać również w sprawach związanych z edukacją kulturalną. A chciałbym zwrócić uwagę Państwa na rzecz, która jest tak jakby w wypowiedziach wszystkich panów dla mnie taka dosyć charakterystyczna, mianowicie mimo, że trzeci sektor był inicjatorem powstania Instytutu Tańca, to wszyscy panowie właściwie omijali temat udziału trzeciego sektora, organizacji pozarządowych. Ja tam jako prawnik trochę poczytałem sobie w różnych, szczególnie w systemie oświaty, współpraca z trzecim sektorem jest na każdym tam systemie edukacyjnym wymieniana, natomiast troszeczkę mi zabrakło tej właśnie zauważalnej roli, bo problemów, jak Państwo wypowiadali, przy edukacji kulturalnej jest bardzo wiele. Ja już nie powiem, że też się zajmowaliśmy tym zagadnieniem bardzo aktywnie. Natomiast zdaję sobie sprawę, że szczególnie tu się chciałem zwrócić do pana dyrektora departamentu, który mówił o planach perspektywicznych i tych zmianach. I tam zauważyłem taką rzecz, że tam jest dla sukcesu ta triada z rodzicami wspólna. Ja już jestem doświadczonym człowiekiem, więc od razu wiem, że dla typu organizacji składającej się z rodziców to trzeba zawsze wziąć pod uwagę, że w takich grupach dzieci dzielą się na genialne i cudze. I wtedy jest ogromne zagrożenie, że efektów z tego nie będzie żadnych. Natomiast nie wierzę, że organizacje pozarządowe, które powinny według mnie funkcjonować jako ten element konsultacyjny, przynajmniej na etapie czy tworzenia projektów, czy programów, mogłoby się przyczynić do większej efektywności jakby w tych proponowanych zmianach, bo rola tej dużej w końcu grupy ludzi myślących inaczej ma dużą, myślących inaczej, czyli nie będących bezpośrednio artystami lub będących artystami, którzy już na przykład artystami w danym momencie nie są i przechodzą do właśnie tego otoczenia sztuki. I tutaj z takim pytaniem może do pana dyrektora, czy widzi taką rolę, bo ona na pewno jest widoczna, ale gdzie jeszcze widzi, w jakich momentach ten trzeci sektor? Odpowiem. Właśnie ale, ta konferencja jest taką. Tak, ale dyrektorze, to ja od razu odpowiem też na gorąco, że czytając ostatni projekt Ministerstwa Kultury w sprawie stanowisk pracy, nie znalazłem tam stanowiska chorologa, który jest już w tej chwili uznanym stanowiskiem, nie powiem w świecie, ale w polskim teatrze, a tam nie ma w ogóle wymienione, są wszystkie, łącznie z księgowymi i z asystentami księgowych. Natomiast stanowiska takiego jak ważnego dla, na przykład dla baletu nie ma. Czyli samo ministerstwo też powinno jakby popatrzeć na tę stronę z punktu widzenia no, dzisiejszej rzeczywistości. Ja myślę, że oczywiście to się przydamy, jak będziemy przypominać, mówić o pewnych sytuacjach czy możliwościach i na tą właśnie ma tą możliwość. Ta konferencja jest jedną z konferencji możliwościowych. Ja bym jednak wolał pracować nie na konferencjach, tylko na przykład na stałej współpracy polegającej na tym, że na przykład projekty są w internecie, że na przykład e-learning z Państwa szkoleniami jest dostępny, przynajmniej dla środowiska zainteresowanego. Jest dostępny. Jest dostępny, ja nie... Nie, bo cały czas Pan mówił, że to jest tylko dla nauczycieli.
Ale to jeżeli chodzi... jest dostępny, platforma Censa jest otwarta, proszę bardzo, zapraszam. Tak, ale mówię o szkoleniach, tak? No, mówię o szkoleniach, natomiast ona jest otwarta i za darmo dla nauczycieli szkół państwowych, bo tak, taka jest struktura tej organizacji. To znaczy, no, ja mówię z własnych doświadczeń, zaproponowałem kiedyś w warszawskiej szkole, że bezpłatnie oczywiście, bo z praktyki wiem, że wychodząca młodzież absolutnie jest nieprzygotowana na przykład do rynku pracy pod względem prawno-organizacyjnym, czyli ani nie zna, co to jest umowa zlecenie albo umowa o dzieło, czy nie wie, jak jest zasady prawa autorskiego i powiedziano mi, że uczniowie tego nie chcą. W związku z tym to też daje dom do myślenia, że do końca brak porozumienia z trzecim sektorem jest pewną luką do wykorzystania, mówię, dla myślenia pozytywnego o rozwoju edukacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mogę się odnieść od razu. Znaczy, żeby było jasne, to nie jest tak, niestety, jak pan mówi, to właśnie konferencja jest jednym z obszarów, który mówimy, bo przypomnę, to nie jest jeszcze nawet projekt, to o czym mówię. I zespół, który pracuje, do zespołu zapraszany środowisk, ale powtórzę tu to, co padało. Teraz, w tej chwili mówimy o pewnej strukturalnej działalności edukacyjnej, bo ta część konferencji o tym mówi. O 5 szkołach państwowych. Myśmy się w ogóle nie odnosili do systemu pozasystemowego, czyli poza formalnego edukacji, bo ten ma dopiero wolność. Tak naprawdę, proszę Państwa, do mnie docierają ciągle głosy, jak zacząć porządkować ten właśnie pozasystemowy obszar, którym się kształci, jak go certyfikować. I Państwo tak naprawdę, jeśli jest otwarte, jak spodziewamy się od Państwa właśnie w tych założeniach, o których Pan nawet mówi, że edukacja pozaformalna, w której można właśnie zaprosić do współpracy, niekoniecznie nauczyciela dyplomowanego, ale człowieka, który rzeczywiście przyniesie efekt i nie ma na to wpływu system państwowy, nie określi go i nie będzie ta zło konieczne, czyli karta nauczyciela obowiązywała, to tutaj widzimy wielki potencjał. Natomiast on oczywiście wiąże się z pieniędzmi. W tych 5 wypadkach pieniądze są publiczne. Szkolenia, które są budowane dla całego systemu, nawet właśnie dla takiego, trzeba sobie powiedzieć, hermetycznego, jakim jest środowisko szkół baletowych, ale w ogóle środowisko jest niedużym środowiskiem, co czuło bardzo mocno przy zamknięciu i braku dyskusji przy emeryturach pomostowych. To pokazuje, że to po waszej stronie musi być aktywność. To po waszej stronie musi być aktywność. Ja bardzo szczerze się ucieszyłem, naprawdę, jak rozmawialiśmy z panią dyrektor, bardzo cieszę się z tego spotkania, bo jak jedziemy na rozmowę o tych zmianach w szkolnictwie artystycznym, no to, proszę państwa, spotkanie grupą 100 dyrektorów, tego jeden jest ze szkoły baletowej, więc nawet jego zdanie i uwagi nie będą, no jaki jest wpływ? Jest wpływ, dlatego rozmawiamy osobno środowiskiem. Dlatego właśnie rozmawiamy osobno środowiskiem i do naprawdę bardzo szczerze was zachęcam do dyskusji, ale do dyskusji merytorycznej o przyszłości. Bo to, co dzisiaj usłyszeliście, myśmy nie ukrywali prawdy. My mówimy o całym tym obszarze, o jego dobrych i złych stronach. Mówimy o tym, co wynika z prawa oświatowego, z karty nauczyciela. Bardzo wiele kłopotów, ale też wiem, że szkolnictwo artystyczne nie funkcjonuje w świadomości powszechnej przy legislacji, jeśli dokonuje się dużych zmian w obszarze oświatowym. Nie istnieje. Przypominamy dopiero na poziomie konsultacji właśnie międzyresortowych, właśnie w obszarze społecznym, bo takie konsultacje też są. Jeśli pan mówi, że nawet te dokumenty nie są, one są konsultowane społecznie, ale w ramach konsultacji na początek muszą powstać dokumenty. Dzisiaj myśmy przyjęli troszkę inne założenie. Tak jak powiedziałem, jakbyśmy chcieli przeprowadzić tę operację
to w wakacje opublikować na stronach internetowych, środowiska nie ma, potem jedziemy z reformą. Nie o to chodzi. Bo naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy zrobili coś, co zbuduje nam lepszą jakość. Bo w szkolnictwie artystycznym o nic nie chodzi. O lepszą jakość. Struktury są. Proszę Państwa, to szkolnictwo relatywnie jest bardzo drogie. Bardzo drogie. I nikt z nas w ministerstwie nie myśli o tym, żeby przyciąć budżet. I powiem to głośno, bo to jest, daj Panie Boże, taki kryzys w państwie, który mamy, jaki jest w szkolnictwie artystycznym. Bo to w obszarze, jedynie w obszarze szkolnictwa artystycznego były wzrosty w ubiegłorocznym budżecie. One oczywiście wynikają z obligatoryjnych podwyżek płac dla nauczycieli i tym podobnych, ale to jest fakt. W innych dziedzinach zobaczcie, co się dzieje na ulicy. W instytucjach kultury generalnie są przycięcia, a struktura państwa wygląda tak. 80% pieniędzy w kulturze jest w samorządach. I to teraz słychać w protestach na ulicach. I to właśnie słychać, 20% u ministra. I te 20%, wśród tych 20% jest właśnie edukacja, ta formalna. Ta pozaformalna ma wolność i to za to jest ta cena, czyli nie dostaje dotacji. Właśnie. Za długo odpowiadam, także proszę bardzo. Jeszcze pan Tokarski chciał. Ja tylko w dwóch zdaniach odnośnie tej kwestii szkoleniowej. Tematyka związana z wejściem absolwentów na rynek, która w naszej świadomości w przypadku szkół baletowych jest no, najistotniejsza z całego szkolnictwa artystycznego, jest poruszana w naszych szkoleniach i to nie tylko w zakresie prawnym, jak i także w zakresie promocji, bo uważamy, że szkoły nie zawsze uczą swoich absolwentów, w jaki sposób oni mają funkcjonować w tym świecie zawodowym. Natomiast taka tematyka w obszarze szkoleniowym jak najbardziej funkcjonuje, jest jednym z ważniejszych obszarów. A to jest inna sprawa. Ale odniosę się od razu i do tego tylko króciutko. Proszę Państwa, rzeczywiście to jest problem. Prawo autorskie w obszarze szkolnictwa artystycznego to dla nas, dla mnie, Wiktora Jędrzejca, jest też element, który jest niezbędny, żeby ta młodzież wyszła z takimi kompetencjami, które są niezbędne na rynku pracy i będzie elementem naprawdę w podstawach programowych. Nie wyobrażam sobie takich elementów, no, ludzie, którzy współtworzą obszar prawa autorskiego, żeby nie mieli tego świadomości, to naprawdę jest niemożliwe, na pewno będzie. A to pokazuje, jaki mam w ogóle stosunek do prawa autorskiego. Ta pana wypowiedź to jest zatrważająca, ale prawdziwa. Taki jest właśnie obszar. To zresztą zauważyliście wszyscy w czasie protestów ACTA, jak to funkcjonuje rzeczywiście społecznie. Młodzi ludzie wszystko, co jest w internecie, traktują jako wolne. I to rzeczywiście jest problem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dzień dobry, Aleksandra Dziurosz, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Jestem chyba... Dzień dobry, Aleksandra Dziurosz, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Ja jestem pełnomocnikiem dziekana i zajmuję się kierunkiem taniec tam istniejącym. Są to studia zaoczne kształcące pedagogów, a teraz i od nas ostatniego roku mamy nową specjalność choreografię i teorię tańca. Mam takie pytanie, ponieważ Uniwersytet przystąpił do opracowywania krajowych ram kwalifikacji, o których dzisiaj była mowa, będąc na szkoleniu na ten temat, dowiedziałam się, że faktycznie programy akademickie dotyczące wszystkich dziedzin naukowych i artystycznych mają teraz możliwość bycia naprawdę autonomicznymi. I w tym momencie przystąpiliśmy do zmiany tak zwanych planów studiów, czyli siatek godzin, czyli tego, czego możemy uczyć przyszłych studentów. I dalej absolwentów, tych, którzy będą później szkołom baletowym służyć jako dobrzy i mam nadzieję, że tylko dobrzy, a nie w klasyfikacji pana dyrektora słabsi i najsłabsi pedagodzy. Przystąpiliśmy do takiej budowy planów, zajrzeliśmy do pierwszego rozporządzenia, które nas interesuje i nas obowiązuje, rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. I tam mamy obszar sztuk i w dziedzinach artystycznych, w efektach kształcenia wymienione są
sztuki muzyczne, sztuki plastyczne, sztuki teatralne. I zaczęłam się zastanawiać, w której dziedzinie sztuki jest taniec. Więc zapytałam uprzejmie, bo wydaje mi się, że powinno to być jednak oddzielone. Dostałam odpowiedź, że powinnam wziąć trochę z plastyki, troszkę z muzyki i ciutkę z teatru. I stworzyć w ten sposób tancerza. Wydaje mi się, że... Chciałabym zapytać, dlaczego od wielu, wielu lat taniec jest postrzegany jako dziedzina muzyczna? Dlaczego jest postrzegany jako odłam teatru? I ciutkę właśnie działalności plastycznej, jeżeli jesteśmy oddzielnym bytem. Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o szkolenia, nie współpracuje CENSA z, pracujecie Państwo z Uniwersytetem Muzycznym, ale wydaje mi się, że szkolnictwo taneczne nie ma po prostu szkolnictwa wyższego w swoim zakresie. Brakuje nam Uniwersytetu, Akademii Tanecznej, Akademii Tańca, jakkolwiek to nazwiemy. Chociaż wydział, który będzie się zajmował kształceniem tancerzy. Ja tylko jeszcze dodam o... Przepraszam, jeszcze długo, ale no to jeszcze... Za dużo tych elementów w tym pytaniu. Dobrze. By kształcić dobrze pedagogów, musimy mieć dobrych absolwentów. To jest taka zamknięta całość. My kształcimy pedagogów, wysyłamy tych pedagogów do szkół, oni uczą uczniów, którzy przychodzą do nas na studia i to jest zamknięta całość. Ja myślę, że do tego możemy wrócić po drugim panelu, a teraz skupmy się może na tym pierwszym. Dobrze. Pytanie, dlaczego jesteśmy włączeni do innych dziedzin sztuki i sztuk? A jak się nazywa ten wydział? To jest bardzo ciekawe. Na którym my jesteśmy? On ma bardzo... Nie. Taniec na Uniwersytecie Muzycznym jest... Ja wiem, jak on się nazywa, dla Państwa chyba tego, tak? Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. I tu jest odpowiedź. Ja właściwie nie powinienem nic więcej mówić. Ja powiem tak, w tym obszarze szkolnictwo artystyczne... Chcecie, żebyśmy nakazową metodą zbudowali Akademię Tańca. To bez środowiska tego nie zrobimy. Ja już odpowiadam. Właśnie po to powstał Instytut, po to powstał, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy szukali rozwiązań. Jest 2 lata ich pracy i myślę, że takie wnioski... 2 lata czy więcej? Półtora roku. Półtora. Że takie wnioski się pojawią. Natomiast, proszę Państwa, to są oczywiście pieniądze. I jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, tak samo jak o edukację, pieniądze idą za uczniem. Tak i wyższym idą za studentem. Jeśli się pojawia grupa, szkoła na początku, żebyście zrozumieli mechanizm, nie dostaje pieniędzy dopiero od następnego roku na to. Więc każda ze szkół w tej chwili może sobie otworzyć, jeśli ma kadrę. Podkreślę to jeszcze raz. Mówimy o systemie prawnym. Muszą być nauczyciele z kwalifikacjami prawnymi. Ilu jest profesorów w Polsce, który ma tytuł profesora? Jeden pan, pani profesor. Jeśli was nie ma, to was nie ma. To kto ma uczyć, bo prawo nie ma prawa dla tancerzy osobnego, dla muzyków osobnego, dla lekarzy osobnego. Jest jeden system prawny dla szkolnictwa wyższego. To jest, przepraszam, to jest, ja przypomnę, w tym obszarze pojawił się w zapisie o ustawie, bo to też trzeba czytać, możliwość zatrudnienia 2 magistrów w ramach jednego doktoratu. Czyli taka możliwość jest. Natomiast to są oczywiście sprawa jest pieniędzy. I ja słyszę tylko, że środowisko chce, ale...
wymiernego żadnego efektu tego słyszenia nie mam. Przepraszam, ale wydaje mi się, że już niestety były dwa głosy zamówione i zrobimy przerwę, a do tej tematyki związanej ze szkolnictwem wyższym wrócimy po drugim panelu. Bo rzeczywiście, ja nie pamiętam, tam było kilka pytań, krajowe ramy. Właśnie to jest też ta hermetyczność i niewielkość środowiska. Ale odniosę się do tego, bo to jest ciekawy punkt widzenia, oczywiście trudny. Ja, proszę Państwa, jestem zwolennikiem otwierania prawa, a nie zawężania go w kolejne specjalności. I ładowanie uważam, że w ogóle zapis artystyczny by było najlepsze i otwieranie możliwości niż zawężanie go do tańca, muzyki, plastyki, bo ja widzę to pochodząc ze środowiska plastycznego, co to znaczy na przykład dzisiaj multimedia. Czy w nich może być taniec? I jest taniec. Proszę Państwa, dlatego że interdyscyplinarność to jest obszar, w którym współczesna kultura się najlepiej rozwija, a nie w ramach systemów, które nadają podziały. I sami o tym świetnie wiecie, że tak samo się dzieje też w teatrze. Kto ma mikrofon? Pani Bożena? Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Bożena Kociołkowska. Chciałam się podzielić paroma refleksjami, ponieważ uczestniczę w życiu tanecznym Polski wiele, wiele lat. Zarówno w etapie odtwórczym, czyli twórczym, potem dydaktycznym. Także spędziłam wiele lat w tej dziedzinie i chciałam się tutaj podzielić z panem dyrektorem różnymi refleksjami, z panią profesor Dziurosz. Proszę Państwa, ja myślę, że to, że władza nasza zwierzchnia widzi problem i chce w jakiś sposób nam pomóc, jest szalenie pozytywne. To trzeba docenić. Zgadzam się z tym, że środowisko jest absolutnie bierne. Zgadzam się z tym, że pewne inicjatywy podejmowane parę lat temu, jak na przykład to, że dzieci wcześniej powinny przyjść do szkoły baletowej z różnych powodów, tu wszyscy są zawodowcy, nie trzeba sobie o tym mówić. Podejmowałam kiedyś taką inicjatywę i zostałam właściwie wyśmiana na konkursie dyrektora, że co pani tutaj od 9 lat chce, żeby dzieci się uczyły. No dziś rzeczywistość jest inna. Również, ale wydaje mi się tak, że świat tańca przez ostatnie 40-50 lat, a szczególnie przez ostatnie 20 lat, tak bardzo się zmienił i z całą odpowiedzialnością mówię, że to, co dostajemy prawnie, instytucjonalnie, absolutnie nie wystarcza, aby podążyć za tym, co dziś w sztuce tańca dzieje się na świecie. Powstały nowe techniki, powstały w ogóle takie zjawiska jak street dance, o czym Państwu nie muszę mówić. Są ośrodki za granicą, które nie lekceważą tego, po prostu rozpracowują metodycznie, wprowadzają do szkolnictwa. W naszym szkolnictwie byłoby bardzo trudno cokolwiek zmienić. Próbę taką podjęliśmy na Śląsku, w Bytomiu, parę ładnych lat temu, tworząc pierwszy w Polsce Wydział Tańca Współczesnego. Przyznam szczerze, że prowadziliśmy go przez 6 lat z ogromnymi trudnościami, z życzliwością Centrum Edukacji, natomiast było brak zainteresowania w całej Polsce, żeby podtrzymać, żeby słać absolwentów, żeby rozwijać. Ale wracając jeszcze tutaj do tego schematu, jaki mamy, czyli 5 szkół, no właściwie 2 uczelnie, jedna na Uniwersytecie Chopina w Warszawie, druga w Krakowie. Wydaje mi się, że powinniśmy pomyśleć o zweryfikowaniu treści, jakie są w naszym szkolnictwie. One już nie wystarczają na dzień dzisiejszy. Tutaj pan profesor mówił, że nauczyciele są bardzo dobrze słabi i tak dalej. Mogę taki dać przykład, że 20 nauczycieli przewinęło się przez szkołę do tańca współczesnego i właściwie jeden miał predyspozycję, mało miał wykształcenia, a to nie miał wykształcenia pedagogicznego. Reasumując, bo tu państwo znacie wiele problemów, więc nie będę o nich mówiła. Myślę, że należy spojrzeć na dzisiejszą edukację. Pan dyrektor wspomina, nie ma środków, nie ma funduszy. No, co możemy zrobić, żeby przy tych ograniczonych funduszach spróbować zweryfikować
to, co uczy się w szkołach baletowych, jak się uczy w szkołach baletowych. Proszę Państwa, kadra nauczycieli od 25 lat edukowanych przez Akademię Muzyczną w Warszawie jest właściwie jednostronna. Proszę nie myśleć, że ja neguję wartość tańca klasycznego. Teraz przygotowujemy taką książkę o najwybitniejszych choreografach XX wieku, którzy przekroczyli, że tak powiem, granice tańca. Tańca, jak to kiedyś mówiono, taniec jest zły albo dobry, tak jak muzyka zła i dobra. Nie dzielimy się na klasykę, nie dzielimy się na taniec współczesny. To wszystko jest wytworem intelektu ludzkiego. A więc wydaje mi się, że przez 60 lat też nie neguję szkoły rosyjskiej. Proszę Państwa, oni mają swoje miejsce w historii, ale my mamy żywcem programy przeniesione do naszej edukacji, gdzie nawet jeśli ktoś porówna program nauczania rosyjski i polski, to żywcem jest napisane wieduszczy, wiodący przedmiot. I u nas pisze wiodący przedmiot, a nie główny. Więc ja myślę, że gdybyśmy wszyscy zechcieli skupić się nad tym, co zmienić w tej strukturze, o której pan dyrektor mówił, bo pewnie nie powiększymy jej, jest tych pieniędzy. Czy one wszystkie powinny być o takim profilu? Co zrobić z edukacją nauczycieli? Jak zapytać dyrektorów teatrów, proszę zwrócić uwagę, jak repertuar w teatrach się zmienił. Jak zupełnie inne przygotowanie wymagane jest od tancerza. Gdzieś w współczesnych teatrach, proszę popatrzeć na Poznań, na Warszawę, na inne placówki, które no, zmieniły swój profil nauczycieli. Szkoła go nie zmienia. W szkole jest taka symetria, że uczymy, nie wiem, 12 godzin tańca klasycznego i jedną lub dwie współczesnego. Więc wydaje mi się, że tu leży przyczyna. Co zrobić, żeby wyjść naprzeciw tym wszystkim tendencjom, które dziś oglądamy w sztuce tańca na świecie. Nie tylko w choreografii, nie tylko w edukacji. No chociażby tutaj padły takie stwierdzenia, że mamy konkurs choreograficzny w Gdańsku, mamy konkurs młodzieżowy, mamy coś, a zginął gdzieś, tak jak tu pani profesor Dziurosz powiedziała, nie ma tańca, a zginął konkurs choreograficzny, który w Bytomiu jest organizowany od paru lat z wielkim sukcesem. Jest to ogromne doświadczenie dla młodych ludzi, mało wymiana również z ośrodkami zagranicznymi. Także ja proponuję, żebyśmy mogli się skupić nad tym, jak w tych strukturach, co pan mówi o szkoleniu. No oczywiście jako dyrektor szkoły przez 10 lat przeszłam 250 szkoleń. No ale co z tego? One nie zawsze, oczywiście szkolenie o tym, jak chronić dzieci przed narkotykami jest niezbędne, ale jak edukować dzieci, jak wychodzić naprzeciw nowym tendencjom, jakie istnieją, no tu są kolosalne braki, więc myślę, jeśli uda nam się skupić. Ja spróbuję się może odnieść do takiej refleksji po refleksji, bo nie zrozumiałem pytania, ale może do refleksji. Ja, proszę Państwa, mam jedno wrażenie. I dlatego bardzo się cieszę na tą, naprawdę, szczerze mówię, tak rozmawialiśmy, bardzo ważnym elementem jest Instytut, naprawdę ważny. Bo ja spodziewam się głosu środowiska jednego przez Instytut. Bo wiem, proszę Państwa, że nie ma jednego głosu środowiska. I to jest Wasz największy ból. Ja mówię 5 szkół, ale żeby oni się dogadali, to trzeba było naprawdę paru spotkań, żeby siedzieli przy jednym stole i się dogadali. Środowisko nie mówi jednym głosem i to nie jest zarzut, tylko naprawdę w końcowym efekcie ja muszę, ja jako urzędnik państwowy dostać jakąś informację, a nie wielość informacji. Bo z jednej strony ja słyszę, że jest właśnie i było, a nie mam nic, co mógłbym przełożyć na przyszłość. Mówmy o przyszłości. I ja mówię, że jest mało pieniędzy, bo w państwie jest mało pieniędzy. Mamy gości z Francji, ja się bardzo cieszę, ale usłyszycie, jak we Francji, jakie finanse idą tylko za systemem tańca. Tu ich nie ma, bo nie ma, proszę Państwa, przełożenia społecznego na to. Bo jeśli środowisko nie jest jednorodne, to trudno też, żeby przełożenie społeczne było. Ja wykopuję taki topór może teraz na przerwę do rozmów w kuluarach, ale to jest prawda, to jest fakt. Ja to widzę. Ja jako urzędnik państwowy to widzę.
Przepraszam bardzo, bo jeszcze mamy gościa, który zgłosił się wcześniej. To jest właśnie przedstawicielka Ministerstwa Kultury Francuskiego, pani Geneviève Mellet-Otenier. I może najpierw panią zaproszę. Bonjour. Bonjour. Dziękuję bardzo. Jest pasjonujące słyszeć i zdawać sobie sprawę. La définition de tous les enseignements du spectacle vivant au ministère de la culture. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście bardzo pasjonujące jest słuchanie całej tej Państwa debaty. Ja ze swej strony w Ministerstwie Kultury jestem odpowiedzialna za... Pour la musique, la danse, le théâtre, le cirque, la marionnette, les métiers techniques du spectacle et les métiers administratifs. Za muzykę, taniec, cyrk i także te wszystkie dziedziny techniczne związane z teatrem, cyrkiem i tak dalej, i administrację cyrków i teatrów. D'accord. Donc demain je ferai état hein, des politiques que l'on a conduit, mais d'abord merci parce que je trouve que on est dans le cadre d'un débat très franc et donc c'est important que chacun puisse faire part de là où il en est. Także ja jutro zaprezentuję Państwu całą stan tego, co już podjęliśmy, te polityki, które są w tej chwili prowadzone. Ze swej strony bardzo dziękuję za tę debatę, która jest bardzo szczera. Każdy mówi dokładnie to, co myśli. Et donc, je ne vous connais pas, pardon, en me référant à mes homologues institutionnels, mais je voulais dire que la manière dont vous posez le débat, nous le posons exactement de manière similaire en France. À savoir qu'il y a trois grandes questions aujourd'hui, qui est la flexibilité et l'autonomie nécessaire des lieux de formation, l'adaptation au marché du travail et de l'emploi, et la question des enseignants. Donc je peux vous dire que ces trois axes de travail, nous les posons exactement de manière similaire en France et en Europe avec d'autres collègues, puisque je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes dans une confrontation entre une qualification d'un danseur, d'un interprète, c'est-à-dire une qualification professionnelle et l'intégration dans le schéma européen licence, master, doctorat. Okay. Także ja nie znam Państwa z nazwisk, bardzo przepraszam, natomiast tutaj zwracam się do mojego odpowiednika instytucjonalnego. Rzeczywiście my w bardzo podobny sposób, tak jak Pan, ustawiamy tę samą debatę. Widzimy trzy kluczowe kwestie, trzy podstawowe takie pytania. To jest pytanie o elastyczność, o autonomię funkcjonowania, o tą samodzielność. Odpowiedzialność za jakość nauczania i za dostosowanie tego nauczania do wymogów obecnego rynku pracy oraz pytanie o nauczycieli. I takie pytania stawiamy sobie zarówno we Francji, jak i nasi wszyscy koledzy w Europie. Tutaj jakby podstawowym problemem dla nas jest to, w jaki sposób, znaczy ten konflikt pomiędzy kwalifikacją osób, które czynnie biorą udział w życiu artystycznym, a jednocześnie tym wymogiem związanym z licencjatem, poziomem magisterium i poziomem doktoranckim. Et le dernier point que je voudrais ajouter, vous parlez de la musique et vous avez parlé du théâtre et voilà, et on pourrait parler des autres artistes de cirque. Il faut savoir que souvent, les danseurs se sous-évaluent. Un danseur est un être doté d'une intelligence corporelle sensible énorme, d'une capacité mentale d'adaptation énorme, et que souvent il se sous-évalue, alors qu'il est extrêmement important, et pour l'avenir de la création, que les danseurs participent pleinement à l'évolution et à l'avenir que vous êtes en train de solliciter. I tutaj wracając jeszcze do ostatniego punktu, mówił pan o tym, że jest, mówili państwo o tym, że jest to takie pomieszanie pomiędzy muzyką, teatrem i wszelkimi dziedzinami artystycznymi, w tym także cyrkiem. I tutaj myślę, że problem tancerzy polega głównie na tym, że tancerze sami siebie często nie doceniają, nie doszacowywują swojej wartości. Tancerz to jest istota obdarzona wielką inteligencją, wielką wrażliwością także i przede wszystkim ogromnymi zdolnościami adaptacyjnymi, co też sprawia, że często, co też powoduje to takie niedocenianie tego, jak bardzo jest ważne, jak bardzo jest ważne dla całego procesu twórczego. Et le dernier point, puisque donc, on travaille aussi en observant plusieurs disciplines, je voudrais dire que non seulement
les danseurs ont toute leur place à prendre, mais ils ont aussi à apprendre aux autres, puisque j'estime, mais j'estime pas seule, j'estime avec le milieu professionnel, que l'invention, la question de l'autonomie, la question, comment je dirais, de la prise de conscience de l'ensemble des paramètres du domaine artistique. Vous parliez des arts plastiques. Oui, un danseur travaille sur l'abstraction. On parlait de la question de la musique. Oui, le danseur travaille sur la forme musicale en mise en tension avec la forme chorégraphique. On parlait du théâtre. Oui, le danseur a un texte corporel. Et donc, tous ces éléments-là, le danseur en a la force et il est même, je dirais, le moteur pour d'autres disciplines et bien souvent beaucoup plus innovant que des disciplines beaucoup plus académiques. Także to już ostatni punkt tym razem. Rzeczywiście przyglądamy się różnym dyscyplinom artystycznym i ja mam taką świadomość, że wymaga tego też nauczanie tańca. I zresztą taka jest refleksja w całym naszym środowisku zawodowym, że tancerz oprócz tej elastyczności, oprócz tej autonomii tak naprawdę czerpie z różnych dziedzin sztuki, zarówno ze sztuk plastycznych, bo jest pewna forma plastyczna w tym, co robi, ze sztuk muzycznych, bo jest tam pewna interpretacja muzyczna, również ze sztuki teatralnej, dlatego że ma pewien przekaz do przekazania ze sceny. I też tancerz obdarzony jest pewną siłą, z której mogą czerpać też inne dziedziny artystyczne, czyli zarówno właśnie plastyczne, jak i wszystkie pozostałe. I tak naprawdę tancerze mogą stać się tym takim spiritus movens innych dziedzin sztuki i o tym należy pamiętać. To ja, proszę Państwa, pozwolicie, bo to muszę. Chciałem Pani bardzo podziękować, nie tylko dlatego, że tutaj jakby mamy ten sam sposób myślenia, ale za to, że przybyła do nas i pójdę przywitać się z swoim odpowiednikiem. Szanowni Państwo, ja tylko powiem, korzystając z tej chwili przerwy, że w tej chwili ostatnie pytanie i przypominam Państwu, że mamy jeszcze dwie dyskusje przed nami tego dnia i tak naprawdę cała ta problematyka, która w tej chwili została zarysowana, będzie mogła zostać podczas nich poruszona, więc oddaję głos ostatniej uczestniczce dyskusji i zapraszam Państwa na przerwę zaraz potem. Ewa Wycichowska, jedyny profesor. Tańca w Polsce. Merci bien, madame. Dziękuję pani bardzo. Dlaczego mówię, że świetnie we Francji? Dlatego, że tam taniec, sztuka tańca ma autonomię. Nawet jak jest razem, to ma autonomię. Nasz cały problem generalny jest od początku, ja jestem osobą przedhistoryczną, także i byłam wykonawcą i tak dalej, i tak dalej. Dziś jestem profesorem. Zawsze, będąc w jakichkolwiek radach, zebraniach, miałam głos, żeby coś powiedzieć o tej sztuce. Zaczynało się od tego, że mówiło się o muzyce. Tak jak tu było napisane wielokrotnie. Tak było zawsze. Muzyka i ja wstawałam. I taniec. Potem było tak, kompozytorzy i choreografowie, muzycy i tancerze. To był mój głos. I on jest tak naprawdę do dzisiaj. I wszędzie jest i tańca. Jest wydział i tańca. Jest Instytut Muzyki i tańca. Dopóki, przepraszam, nie będziemy mieć uwzględnionej specyfiki zawodowej tej dziedziny sztuki autonomicznie, nam nie pasują żadne ustawy. Między innymi dlatego, że tancerz... No taka jest prawda. To już widzę rozwiązanie. Taka jest prawda. I na przykład kierunek taniec to jest tak, jakby był kierunek muzyka. I proszę zrobić standardy, które będą pasowały do całej muzyki. Już mogę odpowiedzieć? System prawny polega też na środowisku. Pani profesor wie najlepiej, bo uczy w uczelni, że środowisko samo chciało wejść w szkoły artystycznych w system prawny całego szkolnictwa wyższego. W związku z tym my mamy kłopoty czysto takie. Do tej pory, proszę Państwa, siłą szkolnictwa artystycznego w Polsce było to, że wybitni artyści uczyli w szkołach. Średnich, wyższych, bo był taki tytuł docent i załatwiał sprawę. Teraz jesteśmy w systemie prawnym, gdzie to jest taki model trochę, bym powiedział, amerykański, anglosaski.
Czyli tak naprawdę już niekoniecznie będą ci wybitni artyści, bo oni nie mają czasu na to, żeby robić te przewody, doktory i tak dalej, i tak dalej. Jedynym ukłonem to, co powiedziałem, w stronę środowiska, wobec którego strasznie też środowisko artystyczne się mutowało, było ci magistrowie. Bo ci magistrowie, to nawet z Olbryskim, jak wiecie, był ten problem, który nie mógł uczyć w szkole teatralnej, bo nie miał magistra. Ale to są te wykorzystanie ludzi z kompetencjami zawodowymi do tego, żeby mogli pracować. Ja nie będę Państwu opowiadał o szczegółach problemów szkół wyższych, ale problem jest taki, że to, co pani profesor mówi, ja mam z kolei na każdym kroku mówiąc i artystyczne, i artystyczne, i pracujemy w tym samym kołowrocie, tylko ja bym wolał, pani profesor, żeby to nie było tak, jak pani profesor mówi, bo dzielenie tego, mówmy i artystyczne, i my czujmy się artystami, a nie czujmy się tancerzami, bo potem wchodzimy w taki kanał, balet, taniec współczesny, taniecowy, interdyscyplinarność, otwierajmy sobie głowy. Ja oczywiście Ale wiem, co pani mówi. Ustawy, zarządzenia, to wszystko jest niezwiązane ze specyfiką. Bo powiem okrótnie, muszę powiedzieć okrótnie. Do tej emerytury, którą nam zabrali. Ilu jest uczniów w szkołach baletowych? 700 na 10 tysięcy, na 80 tysięcy uczniów. Już pani profesor rozumie? 80 tysięcy uczniów i ja to rozumiem. 700. My jako mniejszość jesteśmy ciągle właśnie... I dlatego mówię, że rola środowiska, rola tego instytutu, ale dajcie mi skończyć, to ja powiem, co macie zrobić. Macie instytut. Nie mamy. To jest, macie instytut. Nie mamy. Bo jest i tańca. Przepraszam bardzo. Nie, istniejemy i bardzo dobrze, że jest ta konferencja. Kto ją zorganizował? Dobrze. Konferencja nie załatwi spraw ustaw i tego, co jest specyfiką tego zawodu, że tancerz idzie do pracy po maturze, a czasem bez, i jego ranga, i jego głos gdziekolwiek nie jest ważny. Natomiast w innych dziedzinach sztuki są to ludzie, którzy mogą studiować później, z którymi się liczą, do starości się liczą, a im dłużej pracuje, tym więcej się liczą. W tej dziedzinie im ktoś dłużej pracuje, tym mniej się z nim człowiek każdy liczy, a potem już w ogóle nie ma głosu i nie ma emerytury, ani głosu, ani niczego. A jeśli ma, to może być na 5 szkół jednym dyrektorem, który bierze udział w takiej konferencji, mówi i szkoły baletowe. Ale pani profesor mówi o tym, co jest clue waszego zawodu. To znaczy, co ja mam zrobić? Zmienić wszystkie inne zawody do was? Zrobić tak jak we Francji. Dlatego też we mamy... We Francji robią to, co my. To ja powiem, ten aplauz, dziękuję wam bardzo, bo my robimy dokładnie to samo. No właśnie, o, nie robimy. Ale ponieważ mamy tutaj panią i gdzie to jest rzeczywiście najlepiej rozwiązane od wielu lat, my zaczynamy na tej konferencji dzięki Instytutowi Muzyki i Tańca. Zaczynamy zgłaszać ten problem jako naczelny problem. Bo tak to było zawsze i bo ciągle taka tak jest wasza rola. Środowisko musi walczyć o swoje. A my chcemy tak we ja, tak jak Unii ja mam Europejskiej. Swoje o cały obszar artystyczny. Co też mamy muszę zrobić? Walczyć. Upominać się. Ja myślę, że jesteśmy na dobrej i ta drodze. Konferencja jest właśnie dobrze. Też po to. Dobrze. Natomiast teraz powiedziałem jednym głosem i liczę na to, że Instytut będzie skupi, przeanalizuje i zrobi jeden głos. A na razie to się nie udaje, ale się być nie może udaje, od dzisiaj się uda. Dziękuję. Zapraszam wszystkich serdecznie na przerwę obiadową, ponieważ mamy dosyć spore opóźnienie, skrócimy ją do 40 minut. Także spotykamy się 20 po pierwszej tutaj z powrotem. Dziękuję bardzo.